Drodzy Państwo, witam Was w imieniu oczywiście Centrum Archiwistyki Społecznej, które jest organizatorem naszego dzisiejszego spotkania, ale warto wspomnieć, że partnerami dyskusji, którą Państwo za chwilę usłyszą, czy się pokłócą, czy się będą zgadzać, czy będą patrzyli w jedną stronę, to się dopiero okaże w tym naszym spotkaniu, w tej naszej debacie. Partnerami są Archiwa Państwowe i Biblioteka Narodowa, a partnerem całego naszego dzisiejszego wydarzenia jest oczywiście Centralny Dom Technologii. Drodzy Państwo, zachęcam Was do zadawania pytań, tych, którzy są z nami online, do komentowania tego wszystkiego, co dzieje się podczas naszego wydarzenia. Jesteśmy zarówno na Facebooku Archiwum Centrum Archiwistyki Społecznej, ale również na Facebooku Archiwów Państwowych i Biblioteki Narodowej, za co pięknie dziękujemy, że możemy gościć w tak wielu miejscach. Drodzy Państwo, to teraz do dzieła. Kto dziś z nami, kto dzisiaj będzie kreślił tę przyszłość archiwów cyfrowych w Polsce, ale przecież i na świecie. Kto będzie mówił o tym, jak one działają dzisiaj, jak się pięknie rozwijają? Są z nami pan dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor archiwów państwowych. I państwa poproszę o gromkie brawa dla pana Pawła. Dzień dobry. A tu sobie, drodzy Państwo, podglądamy, jak to wszystko wygląda. Kilka słów o serwisie Szukaj w archiwach, bo to jest oczywiście, drodzy Państwo, serwis archiwów państwowych. Umożliwia korzystanie z archiwaliów, które są przechowywane w sieci i samych archiwów państwowych, ale również innych instytucji online, bez wychodzenia w domu. To jest ta absolutna wygoda. I teraz, drodzy Państwo, będą liczby. My, dziennikarze, bardzo lubimy liczby. Obecnie w serwisie dostępnych jest ponad 51 milionów skanów materiałów archiwalnych. Teraz patrzę na pana dyrektora, a pan powie już 52 miliony. Już w tym momencie pojawiają się nowe. Tak może być. Ta liczba stale rośnie. Dodam jeszcze, że to jest całkowicie otwarte archiwum, bezpłatne i dostępne dla każdego. Więc cieszymy się, że pan dzisiaj z nami jest. Pozwalam sobie mówić do pana dyrektora, panie Pawle, ponieważ przyjęliśmy na dzisiejszą dyskusję taką właśnie konwencję. Jak państwo wiedzą, państwo mogą znać się z różnych spotkań, ale my dziś, panie Pawle, pani Katarzyno, panie Grzegorzu. Obok pana Pawła, drodzy państwo, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej, pan Dominik Cieszkowski. Wielkie brawa. Dzień dobry, panie dyrektorze. Biblioteka Narodowa, drodzy Państwo, to jest oczywiście wspaniały, prowadzony przez tę instytucję portal polona.pl, nowoczesna biblioteka cyfrowa, znowu będą liczby, prawie 4 miliony publikacji cyfrowych, książki, czasopisma, grafiki, fotografie, pocztówki, nawet nuty i druki ulotne, to wszystko Państwo tam znajdą, a więc naprawdę bardzo bogate zbiory. Dość powiedzieć, że polona.pl to jest obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie, więc myślę sobie, panie Dominiku, że mamy się czym chwalić. Pewnie tych elementów takiej dumy dzisiaj nie zabraknie. Jest z nami również... Nie zabraknie? Nie, nie zabraknie, mam nadzieję. Nie zabraknie. Jest z nami również, drodzy Państwo, pan Grzegorz Zajączkowski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Brawa też są jak najbardziej mile widziane. Dzień dobry, panie Grzegorzu. I tutaj, drodzy Państwo, ciekawostka, bo to portal, na który czekamy, już pohadzujemy trochę, jak on będzie wyglądał. Inauguracja planowana jest na połowę maja 2022 roku. Kronika z takim A, klasycznym, branym z klawiatury komputera, a więc Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, prowadzone właśnie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Celem tego projektu jest stworzenie w ramach już istniejącej infrastruktury państwa miejsca do długotrwałego i bezpiecznego przechowywania zasobów kultury i nauki, jak sama nazwa zresztą tego repozytorium mówi. To taka platforma integrująca wszystkie wcześniej działające portale, działające w tym obszarze. Swoją drogą o takich platformach właśnie integrujących, o tej przyszłości, platform działających oddzielnie, może wspólnie też dzisiaj będziemy rozmawiać. I drodzy Państwo, jak to mówią Amerykanie, last but not least, ale ja wolę polską wersję, którą kiedyś wymyślił pisarz Marcin Wroński, na końcu, ale nie na ostatku, nasza gospodyni Katarzyna Ziental, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej. Pani Katarzyno, dzień dobry, wielkie brawa oczywiście. No i tutaj rzeczywiście powód do świętowania. Dzisiaj Państwu opowiemy w drugiej części naszego spotkania o nowym portalu, o portalu Zbiory Społeczne, prowadzonym właśnie przez CAS, przez Centrum Archiwistyki Społecznej. To jest portal, który zawiera ponad 200 archiwów społecznych z całej Polski. Na portalu znajdą Państwo obecnie około 100 tysięcy materiałów. No i znów ta liczba cały czas rośnie, bo przecież ta cyfryzacja nas dopada i bardzo dobrze i niech to się rozwija w tę stronę. Muszę Państwu powiedzieć, że to, co jest piękne na tym portalu zbioryspołeczne.pl, to jest to, że prezentowane zbiory są tak zróżnicowane, jak same archiwa społeczne, więc znajdą Państwo tam naprawdę bardzo różne treści, ale o portalu pewnie będziemy jeszcze rozmawiać. Drodzy Państwo, to zapraszam, dyskusja, temat, który Państwo widzą, dziedzictwo online. Co, dla kogo i dlaczego w tylu miejscach? Do tego jeszcze dojdziemy. Ale ja chciałam zacząć od tego, czego jesteśmy świadkami. Niektórzy mówią, że od 24 lutego, a inni od 2014 roku, od sytuacji na wschodzie, od wojny w Ukrainie. Ja, oglądając zdjęcia stamtąd,
nie wiem, czy Państwo też mają takie wrażenia, ale widzimy oczywiście dramat ludzi, którzy tam są, ludzi, którzy są w schronach, ludzi, którzy uciekają przed wojną, ale widać również te zbombardowane budynki. Taki obraz zbombardowanych miast i również bardzo wielu miejsc kulturalnych, muzeów, bibliotek, miejsc, w których mamy namacalnie nasze dziedzictwo kultury. I teraz myślę sobie, że w tym kontekście takiego ogromnego zniszczenia ukraińskiego dziedzictwa kultury, zresztą polskie organizacje kultury pomagają w tym, żeby to dziedzictwo jakoś zachować, to w tym kontekście chcę Państwa zapytać o to, dlaczego tak ważne jest, aby to dziedzictwo cyfryzować, aby ono było dostępne w archiwach czy bibliotekach online. Panie Pawle. Za, koniecznie. Sprytnie. Myślę, że w kontekście pytania, które Pani zadała, no to może bardziej istotne jest nie samo to, żeby ono było dostępne online, tylko to, żeby było zabezpieczone właśnie w takich okolicznościach, no, których pewnie wszyscy, tak jak tu siedzimy i wszyscy, którzy nas oglądają i w ogóle wszyscy raczej woleliby nie oglądać, nie przeżywać i nie brać w tym udziału. Natomiast no właśnie ta cyfryzacja, ta digitalizacja zasobów kultury to jest również ten aspekt zabezpieczenia. Po prostu. To myślę, że akurat Biblioteka Narodowa jest tutaj bardzo dobrym przykładem, bo to, co spotkało polskie zbiory biblioteczne w Warszawie po upadku Powstania Warszawskiego, to barbarzyństwo, do którego dokonali Niemcy wbrew traktatom, wbrew uzgodnieniom po powstaniu, podpalając zbiory Biblioteki Narodowej, jest dla nas w bibliotece takim memento, które staramy się mieć cały czas z tyłu głowy, myśląc o digitalizacji i nie przypadkiem, gdy otwieraliśmy nową wersję Polony, tą, którą teraz mogą Państwo oglądać jeszcze przez jakiś czas, bo niedługo pokażemy nową, ale Polona 2.0, której towarzyszył obiekt numer 2 miliony i tym obiektem była urna z prochami zbiorów podpalonych przez Niemców na Okulniku. Także jest to taki dowód pamięci tego, co się stanie, jeżeli nie zadbamy z tym wszystkim, co gromadzimy. Bo bez długoterminowego planu zabezpieczenia tych zbiorów jesteśmy tylko magazynem papieru, który może przestać być tym magazynem, jeżeli stanie się coś złego. Stąd zabezpieczenie. Może dla osób, które korzystają ze zbiorów, to nie jest poprzez portal, poprzez Polonę, nie jest to tak jednoznaczne. Oni cieszą się z tego, że mogą korzystać z tych najcenniejszych zbiorów w domu, ale dla nas, poza tym, że nie wyjmujemy tych zbiorów z magazynu, że możemy je udostępniać online, bardzo ważne jest to, że zapewniamy im drugie życie. I to drugie życie jest bardzo istotne. Myślę, że tutaj Grzegorz powie więcej. Jest bardzo istotne, aby istniało w pewnych światach równoległych, jeżeli chodzi o cyfryzację. To znaczy, żeby nie digitalizować tego tylko na potrzeby swoje, żeby nie digitalizować tego tylko do jednego źródła danych, które przechowujemy, ale starać się zabezpieczyć te dane, żeby były one zabezpieczone w różnych miejscach. Bo tak jak zbiory Biblioteki Narodowej pod koniec 1944 roku zostały zniszczone, ponieważ istniały w jednym egzemplarzu. To była przede wszystkim wielka kolekcja rękopisów. Tak, jeżeli wykonamy dużą digitalizację i będziemy efekty tej pracy będziemy przechowywali w jednym miejscu, w jednym repozytorium, możemy je stracić w ten sam sposób. Stąd myślenie bardziej perspektywiczne, stąd tworzenie centrów zapasowych, tworzenie dużych portali, które są hubami dla innych, mniejszych instytucji, tak żeby zachować to dziedzictwo również na wypadek nie tylko wojny czy klęsk takich, jakie obserwujemy teraz. No proszę pamiętać, że nie tak dawno, bo w 1997 roku obserwowaliśmy wielką powódź w Polsce, która dotknęła instytucje na południu Polski. Tutaj myślimy też o tym, że jest dużo małych projektów wyspowych właśnie z zakresu archiwistyki społecznej, które pojawiają się, błyszczą niesamowicie przez pewien czas w internecie, a później ich okres trwałości kończy się i znikają. I w internecie naszą misją, nigdy nic nie znika.
Proszę poszukać pierwszych projektów digitalizacyjnych sprzed 15 lat i... Jednak. To jest z panem dyrektorem o archiwizacji internetu rozmawialiśmy na konferencji na jesieni organizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, ale to jest coś, o czym powinniśmy myśleć. To, że coś jest w internecie, to jest jedno, ale musimy zabezpieczyć te źródła, dzięki którym to trafia do internetu. Ja się oczywiście uśmiecham a propos tego nieznikania, bo tutaj pan Paweł powiedział bardzo ważną rzecz o tej dostępności. No to już wtedy nie jest dostępne, tak, bo się tam nie pojawiło. Panie Grzegorzu, został pan trochę też wywołany tutaj do odpowiedzi, pewnie w kontekście tak, bardzo kroniki. Trudno zejść mi z tej Ukrainy w tej chwili, bo się zamyśliłem w tej chwili. Ja nie ukrywam, że u podstaw tego, co my tworzymy, my nie jesteśmy archiwum cyfrowym jako takim. Projekt Kronika, to co my robimy razem, wspólnie tutaj z partnerami obok, tutaj bez Biblioteki Narodowej Archiwum Państwowego, tego projektu nie dałoby rady zrobić, to powiem wprost od razu, ale stały dwie katastrofy u podstaw tego projektu. To powiem jako ciekawostkę. Jedna katastrofa, nie wiem, czy państwo pamiętacie parę lat temu, zawalenie się sali w Zamku Książęcym w Szczecinie. Mm-hmm. Nie wiem, czy państwo znacie tą historię. Co się stało? Zawaliło się taka kolumna centralna podtrzymująca tą salę i okazało się w wyniku śledztwa dziennikarskiego, że pod zamkiem znajdują się bunkry. Jakieś takie kasetonowe bunkry z czasów II wojny światowej, który nie był w dokumentacji zamkowej, którą była na zamku. Po czym dziennikarze, wyszukując portal archiwów państwowych, głęboko szukając, okazuje się, że te plany były tam w archiwum. Mm-hmm. Tutaj nie był problem zdigitalizowania nawet, tylko kwestia dostępności. To pan dyrektor mówi, prawda? Tak. To był jeden z elementów, który właśnie leżał u podstaw kroniki, właśnie poprawienie, nie poprawienie, zrobienie nowego typu dostępności do tych obiektów. Bo ja nie chcę zastępować, szukaj w archiwach, Polony i tak dalej, czyli my nie chcemy, tylko szukamy takiego modelu, który pomoże łatwiej znaleźć te pewne rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Druga katastrofa, nie wiem, czy państwo pamiętacie sytuację z drugiego końca kuli ziemskiej, wielki pożar Muzeum Narodowego w Rio de Janeiro. W Brazylii. Tam poleciała z dymem cała kolekcja Muzeum Narodowego, bezcenna absolutnie. I co gorsza, poleciały też archiwa cyfrowe, które były serwerowni w tym budynku. O rety. Część kolekcji udało się odtworzyć, ponieważ Brazylia wezwała internautów do tego, wysyłajcie nam nasze wszystkie fotki z naszego muzeum. One zostały zgromadzone w ramach Wikimedia, w ramach innych tam zasobów publicznych i częściowo udało się odtworzyć. To był ten drugi taki impuls, który był gdzieś u podstaw robienia tego, co my robimy. Mi Ukraina jest bardzo bliska. Od wielu lat realizowałem projekty i na Ukrainie, i na Białorusi. Także sytuacja tego dziedzictwa kulturowego jest tam szczególnie w tej chwili bardzo mocno bliska. Obserwuję te działania, które są realizowane na poziomie dziedzictwa, nie wiem, przez Polonikę, przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego, te wszystkie fundacje, które starają się teraz bieżąco zabezpieczyć te rzeczy. No ale też zdradzę państwu pewien sekret. Tak, w Polsce jest ambasada cyfrowa Ukrainy w niektórych danych. Archiwizujemy dane cyfrowe Ukrainy w tej chwili w naszej infrastrukturze. Nie powiem, jakiego zakresu w tej chwili mam uprawnień do tego, żeby powiedzieć, ale tak trzymamy takie dane. W tej chwili Polska zabezpiecza nie tylko Ukrainę w sensie ludzi, ale także trzymamy te dane cyfrowe. W różnych punktowych wybranych miejscach, ale tak realizujemy to. Polska jest archiwum, jest ambasadą, jak pan powiedział? Ambasadą cyfrową. Właśnie. Dla niektórych danych Ukrainy. Ale tych związanych z dziedzictwem kulturowym też. Bardzo ale muszę zapytać. No przecież z dziennikarskiego obowiązku muszę trochę pociągnąć za język, ale dobrze wiedzieć, że to tak wygląda. Pani Katarzyno, jak to wygląda z pani perspektywy? To znaczenie utrwalania dziedzictwa i archiwów społecznych, bo to jednak dzisiaj świętujemy otwarcie portalu Zbiory Społeczne, to są wyjątkowe zbiory. Nie ukrywam, że w Centrum Archiwistyki Społecznej zastanawiamy się, co oznacza wojna w Ukrainie dla zbiorów prywatnych. Dlatego, że doskonale wiemy, że dla tych zbiorów, które są w instytucjach kultury, to też jest duże zagrożenie, ale jeśli pomyślimy o milionach uchodźców, którzy często w pośpiechu opuszczają swoje miejsca i mają jakieś też ograniczone zasoby, które mogą zabrać, to często zostawiają po prostu swoje archiwalia prywatne i ma to znaczenie też takie najprostsze, czyli jakby swoją identyfikację trochę gdzieś tam zostawiają, swoje dowody na swoją karierę zawodową i tak dalej, ale też swoją historię rodzinną tak naprawdę. Więc nad tym trzeba też się zastanawiać i oczywiście wybuch wojny to już jest sytuacja, kiedy jest za późno na takie działania, ale też mam takie poczucie, że tak naprawdę zbiory prywatne czy zbiory społeczne są cały czas w tym punkcie zagrożenia. To znaczy, no bo teraz jesteśmy trochę w takim momencie, kiedy ta boom na cyfryzację był ogromny, a teraz bardziej się zastanawiamy, jak to robić racjonalnie, jak wybierać, żeby się nie powielać. No to ja trochę mam inną perspektywę, bo
Uważam, że właśnie te zbiory prywatne czy zbiory będące w rękach stowarzyszeń trzeba natychmiast szybko digitalizować, bo im cały czas grozi utrata i te przypadki widzimy, no ciągle się z nimi stykamy jako Centrum Archiwistyki Społecznej i będziemy uruchamiać niedługo takie szerokie działania, które dotyczą tej sfery trwałości, ale portal Zbiory Społeczne no jest tym takim elementem, bo tak jak pan Dominik powiedział, to są często takie projekty wyspowe, tak? Wspaniałe. Ja też nie chcę, my nie chcemy ich jako CAS ograniczać, bo one, to jest ta energia społeczna, która się w tych projektach uwidacznia, ale jednocześnie one są nietrwałe, bo wiemy, jak działa system grantowy NGO-sów. Są pieniądze na stworzenie, na zgromadzenie jakiegoś zasobu, na stworzenie wspaniałej prezentacji tych zbiorów, ale później nie ma pieniędzy na utrzymanie tej strony. A też trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie są tylko zbiory zdigitalizowane, to są też opisy archiwalne. Archiwista społeczny spotyka się z drugim człowiekiem i pyta, co jest na tym zdjęciu, co to jest za osoba, jakie było jej życie, więc takie rzeczy już są często nie do odzyskania, ten opis archiwalny nazwany profesjonalnie. I może jeszcze taka ostatnia rzecz, właśnie też nawiązując do tego, co pan Dominik powiedział, że powinniśmy budować takie no, repozytoria i też nasze dane w różnych miejscach zabezpieczać, to też musimy mieć świadomość, że te nasze systemy, które tutaj, o których tutaj mówimy, też nie są trwałe. Przecież my je cały czas zmieniamy i w zasadzie zmieniają się formaty metadanych, zmieniają się właśnie czy te systemy do prezentacji, zmieniają się formaty digitalizacji, więc wydaje mi się, że też musimy o tym myśleć, żeby nasze dane były przenośne, żeby były w jakimś standardzie, żeby były tak naprawdę jak najprostsze, bo to jest chyba dla nas najtrudniejsze, dla twórców takich systemów. No i żeby były jak najmniej zhierarchizowane, bo to ułatwia tą przenośność właśnie później. Co to znaczy jak najmniej zhierarchizowane? To już takie może bardziej insajderskie, mówiąc kolokwialnie. Ale tak? No, jeśli chodzi o archiwistykę, no to hierarchia jest bardzo ważna, bo hierarchia zasobu archiwalnego polega na tym, że mamy właśnie zespoły, mamy jednostki i mamy dokumenty. Czyli dokument, to jest bardzo ważne, bo dokument funkcjonuje w jakimś kontekście, tak? On nie jest oderwany, tak jak w internecie często, nie wiem, mamy Google grafikę, prawda? Wszystko funkcjonuje osobno. No to właśnie tym się różnią te nasze portale, że one umiejscowiają dany dokument w jakimś kontekście, w jakiejś szerszej kolekcji i oczywiście to jest ważne, żeby to zrobić, ale musimy tak nasze systemy projektować, żeby później łatwo było znaleźć. I znaleźć i przenieść gdzieś indziej, jeżeli byłaby taka potrzeba. Ja tak się przyczepiłam do tego słowa zhierarchizowane, bo albo, drodzy Państwo, mówimy o otwartych zbiorach, do których wszyscy tutaj, ja oczywiście z tej perspektywy dziennikarza, ale każdego odbiorcy, który chce dotrzeć do jakiegoś dokumentu. Ciekawe było to, o czym powiedzieli Państwo, że były tam te, mówił Pan o tym, Panie Grzegorzu, że były tam te dokumenty, ale nikt nie pamiętał, czy wiedział, że one tam gdzieś są i trzeba było do nich dopiero dotrzeć. Tutaj chyba chodzi bardziej o głębię opisu tego, co użytkownik widzi wchodząc na jakiś portal, tak? No bo tutaj jakby to bardzo ważne, co tutaj padło, bo jakby mamy dwie perspektywy tego w zasadzie procesu, o którym rozmawiamy, czyli perspektywę użytkownika, który jest zainteresowany jak najszybszym i jak najłatwiejszym dotarciem do informacji albo do jakiegoś zasobu, którym jest akurat zainteresowany. I mamy perspektywę naszą, tak jak tutaj siedzimy, czyli archiwów, bibliotek, wszystkich innych instytucji kultury zajmujących się tym zabezpieczeniem i przechowujących na co dzień te zasoby, która jest jakby to zależy znowu od punktu widzenia, ale jest inna niż ta perspektywa tego użytkownika, bo my musimy patrzeć zupełnie na wiele, wiele różnych aspektów przy tym całym procesie. I stąd jest ten taki konflikt, który możemy to nazwać trochę konfliktem właśnie między użytkownikami a specjalistami zajmującymi się tym całym procesem, powiedzmy już tylko digitalizacji, ograniczmy to do digitalizacji, bo z naszej perspektywy to jest właśnie cały proces, tak? Czyli przygotowanie danego materiału do digitalizacji, najpierw opracowanie go, opisanie go, poddanie konserwacji, jeżeli jest potrzeba, tak? I potem dopiero
No właśnie, we właściwym standardzie, we właściwym formacie poddanie go digitalizacji i użytkownik widzi na końcu ten produkt końcowy, tak? Natomiast nie widzi całego tego procesu, który się odbywa wcześniej, a on jest naprawdę nie tylko czasochłonny, ale i kosztochłonny. Tak? Także no to jest zupełnie dwie różne rzeczy. Czyli jest, bo umówmy się, no żyjemy w takich czasach tu i teraz, chcemy wszystko mieć teraz, zaraz, nie czekać, tak? Wszystko mieć zdigitalizowane, materiały w internecie dostępne po prostu od ręki. To jest też zdaniem pana, panie Dominiku, taki konflikt, taka, no nie wiem, czy konflikt, czy to jest konflikt interesów, czy jednak to jest do pogodzenia, tempo, tak? Jest to do pogodzenia i w ostatnich latach widzimy ten proces, bo to, co już tutaj zostało napomknięte, czyli to pewne umiejscowienie zbiorów fizycznych, to otoczenie instytucjonalne, czy w archiwum będzie to część teczki takiego zbioru, takiego kontekstu, czy w bibliotece to będzie kolejny numer czasopisma opisany w jeszcze inny sposób, czy w muzeum będzie to ujęte w jeszcze z jeszcze innym podejściem. Proszę pamiętać, że ten sam obiekt w bibliotece, w muzeum i w archiwum będzie obiektem bibliotecznym, muzealnym, archiwalnym. I każda z instytucji będzie go opracowała w inny sposób. Pan dyrektor mówił o tym, że o tym podejściu długoplanowym, że widziany jest ten efekt końcowy. Ja Państwa zaskoczę, najdroższą częścią digitalizacji nie jest digitalizacja, tylko przygotowanie dobrych metadanych. Bo opracowanie partytury, która jest rękopisem Chopina czy komedy, bo takie zbiory mamy w bibliotece, albo zdjęcie wykonane przez Dorysa, na którym jest Eugeniusz Bodo z psem Sabą, czy wydanie, czy opisanie, powiedzmy, Quo Vadis, które ukazywało się w częściach, w gazetach, w odcinkach, jest dużym wyzwaniem i tego nie zrobi pracownik, którego będziemy przyuczali tydzień, dwa czy miesiąc. Do tego potrzebujemy wykwalifikowanych pracowników, którzy są specjalistami. A już sam proces digitalizacji jest pracą bardziej mechaniczną. Tu też potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów, tylko ich zadaniem jest umiejętne obchodzenie się z obiektem, ale najdroższą częścią produkcji, jeżeli tak myślimy o digitalizacji, są metadane. I tu dochodzimy do tego, z czym zderzają się użytkownicy zewnętrzni. To znaczy to, że te metadane są jasne i zrozumiałe dla bibliotekarzy i archiwistów, nie oznacza, że są zrozumiałe dla osób z zewnątrz. Stąd my w bibliotece kilka lat temu przeszliśmy, wiedząc, że przyszłością jest biblioteka cyfrowa, przeszliśmy z standardowego opisu bibliotecznego na tak zwane deskryptory Biblioteki Narodowej, które bardziej przypominają tagowanie, a nie opisywanie skomplikowanym językiem. U podstaw projektu Kronika stał wspólny standard metadanych, czyli wyciągnięcie z metadanych wielopoziomowych tych informacji, które są spójne dla archiwów, muzeów i bibliotek. Także jeżeli wpiszemy Adam Mickiewicz, to dostaniemy wyniki Adama Mickiewicza nie tylko jako autora książek, autora poezji, ale jako osoby, która jest wskazana jako autor rękopisów, jako osoby, która jest wskazana jako osoba będąca uwieczniona na obrazie w muzeum, jako osoba, która jest, pojawia się w pewnym kontekście. I tutaj odchodzimy, już ostatnie zdanie, bo ja odchodzimy od tego kontekstu instytucjonalnego, a przechodzimy do kontekstu semantycznego. Tak, żeby poruszać się między różnymi obiektami, używając tych samych pojęć. Oczywiście. I żeby to były pojęcia, które są zrozumiałe dla nas, ale też dla tego procesora, który to będzie przetwarzał, tak żebyśmy porozumiewali się z maszyną wspólnym językiem. Także w ogóle Państwo pokazują bardzo ciekawy kontekst, że z jednej strony to, co właśnie mamy zdigitalizowane, czy w tej formie cyfrowej, jest
jeden to jest język archiwisty, czy bibliotekarza, czy człowieka, który gdzieś tam to zapisuje. Język komputerowy, czy przepisanie tego na język technologii, no i ten język odbiorcy, tak, żeby to trafiło do odbiorcy. I teraz wjeżdżają, drodzy Państwo, ubrani na biało Facebook, Instagram, wujek Google, jak to się ładnie mówi kolokwialnie. I teraz patrzę na Pana, Panie Grzegorzu, bo zastanawiam się, czy czują Państwo taki oddech konkurencji w postaci mediów społecznościowych, czy wyszukiwarek, tak? Troszkę. Już Dominik mnie ładnie wyprowadził w tej chwili. Mamy problem, z Dominikiem razem pracujemy nad kroniką. My jesteśmy członkiem, takim zespołem ekspertów, który pracuje od wielu, wielu lat nad tym. Już się czasami się już nawet nie komunikujemy i myślimy o tym samym tak naprawdę. I teraz tak, powiedzmy. Znowu rzucę do kroniki. Kronika nie jest portalem typu Polona i szukaj w archiwach. Mhm. To, co już Dominik powiedział, u podstaw kroniki leżał jeden standard metadanych. Żeby zrozumieć, o co chodzi w tym standardzie metadanych, zadam Państwu pytanie. Ile na dzisiaj jest repozytoriów cyfrowych, kultury cyfrowej w sieci działających? Ja myślę, że bardzo dużo. Ja myślę, że tak spokojnie około 30 ja potrafię wymienić z pamięci, a przynajmniej 30 gdzieś mam w mailu, że należy zaimportować do kroniki, żeby nie znikło z sieci. Proszę Państwa, większość z tych archiwów chodziło w kompletnie innym standardzie metadanych. Mhm. Więc generalnie, żeby zaimportować te dane do kroniki, musieliśmy stworzyć jakiś pomysł na to, jak zastandaryzować tak naprawdę. I teraz powiem taki przykład. Wszyscy lubimy filmy Stanisława Barei, prawda? I teraz popatrzmy, w tej chwili, gdzie jest dziedzictwo Barei w sieci umieszczone? Mamy przynajmniej 5 fajnych źródeł. Mamy jakieś archiwa TVP z serialem Zmiennicy Alternatywy 4. Okay. Mamy szukaj w archiwa zdjęcia dotyczące Barei, jak kręcił filmy. W Polonie mamy fajne opracowania literackie dotyczące dzieł Barei, w niektórych miejscach lokowane. W Filmotece Narodowej w Finie są zasoby, proste filmy najważniejsze po prostu umieszczone są. Aha. Są tak samo w Warszawskiej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i w WDIDF-ie tak zwanym. I w jaki sposób to wszystko połączyć do kupy? A przecież internauta, my potrzebujemy jednej prostej odpowiedzi na zapytanie. Piszemy Bareja w sieci, tak, prawda? A nie piszemy, pokaż mi zmienić 4 Barei, tak? Mhm. No i u podstaw właśnie tego wszystkiego leży kronika, bo my nie zastępujemy Google'a. My wręcz przeciwnie, otwieramy się na Google'a maksymalnie po to, żeby maksymalnie uprościć wyszukiwanie. Bo my tworzymy węzeł integracji, węzeł nie może nie integrujący, tylko współpracy, taki, który poprawia te wszystkie, pozwala znaleźć te wszystkie zasoby w jednym konkretnym miejscu, wprowadzić do innej wyszukiwarki i potem odsyłać wręcz przeciwnie do tych poszczególnych portali, żebyście Państwo mogli łatwo znawigować się po tym dziedzictwie, tak? Czyli jak napiszemy Bareja, otrzymamy komplet zespołu informacji o Barei, a nie tylko wybrane pozycje. Jak napiszemy Matejko, co uzyskamy? Uzyskamy zdjęcia digitalizacji z NAC, nieskończone ilość archiwów w Bibliotece Narodowej, super zdjęcia zdigitalizowane w Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie i innych muzeach tak naprawdę, prawda? Czyli to jest właśnie ten rzecz. I tutaj padło już takie nieśmiertelne słowo, semantyka i ontologia. To jest, proszę Państwa, coś, nad czym pracujemy naprawdę ostro od roku, czyli w jaki sposób pokazywać te obiekty w języku polskim też przy okazji, w języku polskim tak naprawdę, czyli powstaje tak zwana polska wyszukiwarka semantyczna na podstawie oczywiście multum innych projektów zrealizowanych w Polsce, Klarin.pl i tak dalej, wiele narzędzi jest wrzucone do jednego takiego narzędzia wyszukiwawczego i pracujemy na tym, żeby to zachować na przyszłość, nie tylko właśnie zachować tą hierarchiczność, zachować indywidualność tych zbiorów, na przykład zbiory CAS-u, a jednocześnie pokazywać to jak najszerzej i jak najlepiej udostępnić dostęp do tych zasobów. Ja tylko dodam, że chyba nie czujemy Google'a jako konkurencji, bo duże wyszukiwarki nie przeszukują głębokiego internetu, jakim są biblioteki cyfrowe. Znaczy, szukaj w archiwach jest 150 milionów skanów. W Bibliotece Narodowej mamy 3 miliony 620 tysięcy, jak sprawdzałem przed wyjściem tutaj, obiektów. I to jest 50 mniej więcej stron na obiekt, czyli też jest tego sporo, 2,5 petabajta danych. I wpisując frazę w Google, narzędzia Google nie są w stanie przeszukać tych baz. Stąd pomysł stworzenia narzędzia, który będzie takim, skoro już ta nazwa padła, takim, ta nazwa padła, no to nie będziemy się przed nią bronić, będzie takim Googlem dla kultury troszeczkę. No. I pracujemy nad tym, jak usprawnić przeszukiwanie tych obiektów. I to widać, bo zarówno Szukaj w archiwach, to nie jest portal, na którym są obiekty z jednej instytucji. To są obiekty wszystkie, które są zebrane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Polona to jest portal oddany dla bibliotek przez Bibliotekę Narodową. Tam są różne instytucje. I tak samo Kronika będzie spinała te różne typy takich instytucji, ale archiwa społeczne też funkcjonują jako pewna grupa
nad którą trzeba się pochylić, o której trzeba pamiętać przy tworzeniu takich dużych baz. Ja jeszcze dodam jedną grupę docelową, o której zapominamy tutaj. To troszeczkę archiwa państwowe mają też wspólnego z tą grupą. Zapominamy też o kolekcjonerach prywatnych, którzy też mają niezłe kolekcje i też chcą współdzielić to dla osób publicznych. Też do tej pory nie miały narzędzia. Kolekcjonerach sztuki czy kolekcjonerach w ogóle? Sztuki, że w ogóle różnych rzeczy związane z digitalizowaniem. Taki przykład fajny, bieżący akurat. Villa Flor w Konstancinie Zielonej. Świetna kolekcja malarstwa École de Paris, prawda, która ma w tej chwili zresztą świetną wystawę Tamary Łępickiej w Lublinie. Absolutnie państwu polecam, rewelacyjna. To jest właśnie przykład takiej kolekcji, która chce być też pokazywana i chce być znajdywana. Oczywiście różne cele są promocji tej sztuki, różne cele popularyzacyjne, ale to też jest ciekawa grupa docelowa. No właśnie, tak, i ja oczywiście o tego Google'a zapytałam państwa tak troszkę prowokacyjnie, ale podoba mi się ta kategoria Google dla kultury i to pięknie państwo tłumaczą to, jak to jest też inna w ogóle, inna forma wyszukiwania, jak bardziej dogłębne jest to wyszukiwanie. Pani Kasiu, patrzę teraz na panią i właśnie na zbiory archiwów społecznych. Gdzie one się tutaj umiejscawiają w tej mapie, którą rysujemy? Tu pan Grzegorz bardzo pięknie dorzucił kolekcję. To też w jakiś sposób mogą być archiwa społeczne, pewnie poniekąd są. Jak pani widzi działanie zbiorów społecznych w tym teamie, w tym zespole, które tutaj, w tej orkiestrze, która gra na różnych instrumentach? No może właśnie zacznę od tego, że po pierwsze, no nie powinniśmy uważać, że to jest coś złego, że mamy bardzo dużo tych systemów, bo jeśli chodzi o archiwistykę społeczną, to ona po prostu by się nie rozwinęła, gdyby nie pozwolić na tworzenie właśnie swoich własnych, eksponujących we wspaniały sposób stron internetowych czy jakichś tam innych przestrzeni. Ja jestem o tym całkowicie przekonana, że tutaj pełna unifikacja by zdusiła po prostu ten ruch. Z drugiej strony no, musimy mieć na uwadze to, że użytkownik no, po prostu chce coś znaleźć, tak? I ta ilość tych różnych stron nie ułatwia mu tego, więc z jednej strony to dobrze, że jest taki różnorodny ruch, z drugiej strony powinniśmy no, tworzyć takie platformy, które jednoczą po prostu te zbiory w jakiś sposób i pozwalają je wyszukać, ale też pozwalają im wypłynąć na jakieś szersze wody, pokazać je w jakimś szerszym kontekście, więc dlatego tutaj są przedstawiciele instytucji, które jednoczą w jakiś sposób różne zbiory i to też nie jest nic złego, że czasami mogą się powtarzać w jednym miejscu, w drugim. No, kultura jest taką dziedziną, która no, nie powinna podlegać takiej standaryzacji, po prostu zdusimy ten ruch. Druga rzecz, no, jeśli chodzi właśnie o jak tutaj mamy się wobec tych, nie wiem, serwisów społecznościowych, wobec wyszukiwarki Google, no to z całą pewnością powinniśmy je brać pod uwagę przy naszych działaniach, bo jeśli chodzi o zbiory społeczne, w zasadzie otwarty system archiwizacji, który taka poprzedniczka zbiorów społecznych, no to nasze badania wskazują, że 35% trafień mamy z wyszukiwarki Google, a tam około chyba 30 z mediów społecznościowych, więc to jakby jest większość po prostu tak naprawdę trafień. Też jest takie badanie NCK-u, Narodowego Centrum Kultury, które pokazuje, że użytkownik zazwyczaj nie wie, z jakich serwisów korzysta. Ten zainteresowany już historią, on trafia tam przypadkowo poprzez jakieś swoje wyszukiwanie, a nie intencjonalnie, więc musimy to brać pod uwagę. Z drugiej strony też wiedzieć, że to nie jest nic złego, że jakiś tam materiał gdzieś na Facebooku czy nie wiem, TikToku ma miliony odsłon bardzo szybko, a do nas trafia o wiele mniej użytkowników, ale za to długotrwale jest budowana ta popularność, no bo nasze portale są stabilne, to jest coś takiego no, bardziej obiektywnego, prawda? Treści nie są podsuwane, dopasowując się do tego przeglądającego, tak jak ma to miejsce na Facebooku, tylko dążymy, tworząc te portale, do takiej obiektywizacji, żeby można było w jakiś obiektywny sposób te zbiory wyszukać. Niekoniecznie to, czego ten czytelnik, użytkownik oczekuje, tylko może dać się mu zaskoczyć. Więc myślę, że musimy współgrać oczywiście z tymi wielkimi gigantami społecznościowymi czy technologicznymi, ale mieć świadomość, że no, trochę czemu innemu służą nasze systemy. Swoją drogą ciekawy pomysł, czy w archiwach państwowych na przykład takie podsłuchanie, ktoś szuka czegoś w zbiorach i nagle algorytm mu losuje. A teraz zobacz takie zbiory, czy to w ogóle, trochę się uśmiecham panie dyrektorze na to, ja czy pan też sobie pan w ogóle wyobraża coś takiego, czy to zupełnie nic takiego by się nie zadziało? Nie, no wszystko się może
może zadziać? No to już cały czas generalnie o tym rozmawiamy, że tak naprawdę no jest to kwestia tego, do czego za chwilę dojdziemy, no prędzej czy później, tak? No i sztucznej inteligencji i wszystkich innych rzeczy, które w to zostaną zaprzęgnięte, więc oczywiście jest to przyszłość i to pewnie nawet niezbyt odległa, tak? Natomiast no najważniejszą rzeczą jest to, co już tutaj kilkakrotnie padło. No, musimy zdawać sobie sprawę, po co i dla kogo to jest. Czyli w zasadzie no to pytanie, które zostało zadane, na początku tej debaty. Tak? Mimo wszystko nie jest to ani Google, ani Facebook, ani to nie jest ta grupa użytkowników, tak? No, przynajmniej jeżeli chodzi o archiwa. Oczywiście zawsze chodzi o to, że poprzez digitalizację też popularyzujemy te zbiory, tak? I udostępniamy jej szerokiej publiczności i pewnie znajdzie się kilka, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset, czy kilka milionów, nie wiem, osób, które przez przypadek na coś trafią i sobie wyświetlając to za pośrednictwem swojej przeglądarki zobaczą, tak, zdigitalizowany obraz Matejki czy jakiegoś w ogóle mniej znanego malarza, na którego by, nie wiem, Jana Cybisa, na którego by nigdzie gdzieś tam, nie wiem, do Poznania, do muzeum nie wybrali i nie zobaczyli, tak. No ale generalnie, no, w przypadku archiwów, no bo powiedzmy będę mówił za siebie, że tak powiem, w tym gronie, to jest bardzo skonkretyzowane, dla kogo te zbiory są udostępniane. Tak? No, i dlatego tak ważne jest mimo wszystko dobre przygotowanie tych metadanych, czyli dobre zrobienie tego opisu, no bo jeżeli ktoś szuka czegoś więcej niż tylko jakiejś prostej informacji, nie wiem, do swoich badań genealogicznych, czyli bardziej hobbystycznie, no to musi mieć ten dokładny opis, co to jest, z czego to pochodzi, jaki to jest zespół archiwalny, w jakim archiwum jest przechowywany, bo on potem daje konkretny przypis na przykład swojej pracy naukowej. Tak? Więc no, z jednej strony fajnie chodzi nam o to, żeby wyświetlić, tak? Ale z drugiej strony też chodzi o tę głębię opisu i o te konieczne metadane, które muszą być przy takim obiekcie. Tak? No i tutaj jest rzecz najważniejsza, wokół której cały czas krążymy, czyli żeby wybrać te, które są wspólne i które da się razem wyświetlić, co nie znaczy i co nie równa się temu, że z niektórych innych rezygnujemy, tak? Bo one, tak jak w archiwistyce będą niezbędne, tak przy opisie jakichś muzealiów też będą niezbędne i tak przy opisie bibliograficznym również będą niezbędne. No, jasne, bo tutaj mówimy, mam wrażenie też o różnym celu wykorzystania archiwów. Czy po co się w ogóle robi archiwum cyfrowe? O tak to nazwę, bardzo oględnie, więc to, ale od tego się odbije. Jestem ciekawa, panie dyrektorze, jakie są właśnie państwa doświadczenia, obserwacje? No też żyjemy w czasach, w których mamy statystyki korzystania z internetu, wiemy dokładnie, kto czyta, kto ogląda, kto wyświetla poszczególne strony. Do kogo najbardziej trafiają zbiory, które państwo udostępniają? Dla kogo one są takie najbardziej miarodajne? Kto jest odbiorcą państwa treści? Kto korzysta z państwa archiwów? Wbrew pozorom to się wcale nie zmienia ani w świecie analogowym, ani w świecie, znaczy inaczej, odbiorcy w świecie cyfrowym są, można powiedzieć, w głównej mierze tacy sami, jak byli w świecie analogowym. No, czyli to taką największą grupę oczywiście użytkowników naszych to są od lat już genealodzy, czyli ci, którzy szukają, interesują się historią swojej rodziny, szukają swoich korzeni. Są to osoby, które poszukują różnego rodzaju informacji do celów własnościowych. Tak? Są to osoby, które poszukują różnego rodzaju informacji do swoich celów, do celów społecznych, powiedzmy, czyli do udowodnienia na przykład jakiegoś, nie wiem, stosunku pracy czy tym podobnych rzeczy. No i wreszcie oczywiście grupa naukowców, którzy badaczy z różnych dziedzin, tak, bo to proste takie skojarzenie, że to historycy, no to też nie jest, to też nie jest prawda, no właśnie, no czyli badacze generalnie, którzy poszukują informacji do prac naukowych i ta grupa naprawdę potrzebuje bardzo dobrego opisu, no bo inaczej dla nich wyświetlenie samego tego obiektu będzie generalnie bez sensu, tak? No bo on skorzysta, zobaczy, będzie
miał jakąś informację, ale potem będzie musiał się udać, jeżeli nie dostanie tego opisu też online, no to będzie się musiał udać do archiwum, żeby tam sprawdzić na miejscu w ewidencji co, jak i dlaczego. Czy badacze są taką największą grupą, która przegląda zasoby Biblioteki Narodowej i innych bibliotek na portalu polona.pl? Myślę, że nie, ale jeżeli chcą się Państwo przekonać, to ponieważ ja bardzo lubię liczby, to dobrych kilka lat temu, myślę, że to było z 6-7 lat temu, na prośbę siedzącego obok tutaj Grzegorza, podłączyłem statystyki Polony do strony przygotowanej wtedy przez Ministerstwo Cyfryzacji, widok.gov.pl, która pokazuje ruch na stronach internetowych związanych z administracją państwową. Dzięki temu, to są dane, które są wyciągane poprzez Google Analytics, ale dzięki temu wiemy, jak rozkłada się statystyka wejść, zaczynając od płci, wieku, ale także lokalizacji, skąd osoby korzystające wchodzą. Mhm. Jako ciekawostkę, w ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy ponad 1000 wejść z terenu Ukrainy, ale mieliśmy też 500 wejść w ostatnim miesiącu, 500 użytkowników wchodziło do Polony z terenu Rosji. Te statystyki są dokładnie do przejrzenia, tylko biblioteka gromadzi inne zbiory. To jest inny charakter zbiorów niż archiwa państwowe. Oczywiście, no jasne. Bo Biblioteka Narodowa przede wszystkim, jeżeli chodzi o gromadzenie tych zbiorów fizycznych, gromadzi wszystko, co jest produkowane w Polsce jako produkcja wydawnicza. Egzemplarz obowiązkowy, do którego przesłania zobowiązani są wydawcy, to jest i literatura piękna, to będą też czasopisma naukowe, ale to będą też książki telefoniczne, już ich jest coraz mniej, ale to będą też krzyżówki, to będzie też prasa kolorowa, to będą różne czasopisma, które w salonach, w których można kupić czasopisma, są zasłonięte ze względu na treści, które są prezentowane białymi kartkami. To po 23. Wszystko, co jest produkcją piśmienniczą w Polsce, trafia do biblioteki. I my tego, jeżeli chodzi o gromadzenie, w żaden sposób nie kategoryzujemy. To znaczy zbieramy książki mądre, zbieramy książki głupie, zbieramy wszystko, książki piękne. Oczywiście. I do Polony trafiają różne rzeczy. A to od razu zapytam, będzie taka sytuacja, wyobraża pan sobie taką sytuację za jakiś czas, że nie będą wysyłać wydawcy książek, tylko od razu to będzie digitalizowane. Czy jednak zawsze ten papierowy egzemplarz... Mamy wrzutnie do przesyłania książek elektronicznych, bo przecież niektóre czasopisma powstają już tylko... W ogóle nie wychodzą. No właśnie, do tego nawiązuję. Dokumenty typu Born Digital nie mają w ogóle wersji papierowej, są utworzone i istnieją tylko i wyłącznie w sieci jako ten impuls elektroniczny, który jest przechowywany na nośnikach danych. Ale wracając do tego, kto korzysta i z czego skorzystają. Na stronie widok.gov.pl widać w ujęciu tygodniowym, miesięcznym i rocznym, który obiekt był najpopularniejszy, to się zmienia, ale też zaczęliśmy rozmawiać o tym, co z tych zbiorów jest wychwytywane i krąży w mediach społecznościowych. My mamy dosyć aktywny profil na Facebooku, jeżeli chodzi o Polonę, to znaczy staramy się codziennie zamieszczać coś nowego. Od miesiąca są to treści związane z Ukrainą, to znaczy pokazywaliśmy i zarówno Tarasa Szewczenkę w oryginale i w tłumaczeniach, pokazywaliśmy grafiki przedstawiające tereny Ukrainy, przedstawiliśmy rzeczy związane z historią, tradycją, kulturą, muzyką ukraińską, ale poza tym pokazujemy różne rzeczy. Pokazujemy, no teraz ten kontekst jest gdzieś mocno umiejscowiony w czasie, w którym jesteśmy, ale pokazujemy różne rzeczy, czasem śmieszne, czasem głupie, czasem poważne. Ale kto ogląda? Kto ogląda? Kto najbardziej? Wszyscy. Wszyscy. Okay. Nie ma takiego rozgraniczenia, ale powiem jedno. My nie wrzucamy dwa razy tego samego na Facebooka, a są obiekty, które krążą i... Swoim życiem. Być może niedługo mamy święta Wielkiej Nocy, być może znowu dotrze do Państwa coś, co stało się wiralem i krąży rok w rok w święta. Częściej Wielkanocne, ale Boże Narodzenie też. Jest to jeden z kadrów z
podręcznika, który znajduje się w Polonie, przedstawiający jako rysunki, ćwiczenia związane z odchudzaniem przez turlanie. Jest to viral, który od wielu lat, my to puściliśmy raz, krąży to w sieci. 11 listopada zwykle pojawia się zdjęcie Piłsudskiego, to jest zdjęcie chyba z 1915 roku, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie Piłsudski stoi z rękoma w kieszeni, nie w mundurze, co prawda w bryczesach albo w jakichś spodniach podobnych do bryczesów, w koszuli z papierosem w ustach, rękoma w kieszeniach. Ktoś to kiedyś zestawił z kadrem z filmu Fight Club, bo wygląda dokładnie tak samo. 11 listopada, jeden z popularniejszych memów z Józefem Piłsudskim, ale takich pozytywnych, to jest to przedstawienie i ono... My już nie panujemy nad tym. My już nie wiemy, kto to ogląda, kto to puszcza, kto to przetwarza. Potem pan po prostu przegląda te połacie internetu i mówi, to od nas. Ale proszę za chwileczkę, oczywiście, panie Grzegorzu. My przeglądamy i my, tutaj pan dyrektor powiedział bardzo ważną rzecz. Te duże archiwa są po to, żebyśmy mieli materiał do trenowania sztucznej inteligencji, do rozwoju nowych pomysłów, nowych technologii i nowych zadań, o których jeszcze nie mówimy, ale które już się dzieją. My to przeglądamy od innej strony jeszcze. Jasne, proszę. Dzisiaj się strasznie rolami zamieniamy. Dominik mówi o narzędziach gdzieś tam, którego jestem ojcem duchowym i tak dalej, ale też lubię liczby. Chciałbym powiedzieć o tym odchudzaniu przez turlanie, rozumiem. Tak. Ale chciałbym teraz wejść w skórę pana dyrektora. Następuje bardzo ciekawa, w archiwach cyfrowych, następuje ciekawa zmiana grupy docelowej w zależności, jak te materiały się publikuje, w jakim medium. No na przykład, żadna tajemnica, że Onet stoi na materiał z archiwum cyfrowego regularnie. Połowę zdjęć na Onecie i w artykułach wszystkich to są wyłącznie zdjęcia Szukaj Archiwach. Bez tych zdjęć ten portal by chyba nie funkcjonował w takiej ujęciu. Proszę opowiadać dalej. No, to jest pierwsza rzecz. Okay. Drugie na przykład, proszę Państwa, znowuż odwołam się do archiwów mediów tutaj. To jest ciekawa rzecz, bo tutaj ciekawa rzecz. Na przykład znowuż weźmy Zmienników, prawda? Jeden z moich ulubionych seriali, dlatego, proszę Państwa, kto ogląda w telewizji, klasycznej telewizji ten serial? Powiedzmy tak wiekowo. To jest jakaś grupa 50+, 55+, tak dalej. Kto ogląda... Młodsi chyba też, spokojnie. Przepraszam, a kto ogląda w sieci ten serial? W sieci ogląda 21-35. Czyli następuje cofnięcie grupy docelowej o przynajmniej 20 lat tak naprawdę. Jeżeli sobie weźmiemy, porównamy jeszcze kolejne seriale i tak dalej, że te zasoby w tym środowisku cyfrowym nagle nabierają nowego żywota. Kolejny przykład ciekawy. Jakoś tam widzę, bardzo blisko obserwuję z pierwszego rzędu działalność Fundacji Wasowskiej, czyli tej fundacji, która popularyzuje twórczość. Tutaj twórczość, to jest Monika i Grzegorz Wasowscy, bardzo dynamiczni w tym obszarze promujący. I teraz popatrzmy. Kabaret Starszych Panów, znowuż mamy gdzieś tam na środowisku medialnym, ogląda to no, te 60+ raczej, te grupy docelowe. Teraz widzimy popularyzację na Facebooku, cały czas ciągła aktualizacja tego kontentu, budowanie na nowo, reinterpretację tego kontentu i nagle się całkowicie nowe grupy docelowe, 20, 25, 30, prawda? Czyli ponowne reużytkowanie tych zasobów powoduje kompletne odmłonienie tych zasobów i szukanie całkowicie nowych odbiorców. Czyli to jest w ogóle właśnie przyszłość w tym momencie, że te repozytoria cyfrowe nabierają całkowicie nowego sensu i odkrywają całkowicie, docierają do zupełnie nowych grup docelowych. Na przykład ja tutaj teraz patrzę cały czas. Przepraszam panie Grzegorzu, ale muszę wejść co, proszę nie zgubić wątku. Ja bym nie powiedział, że to jest odkrywanie nowych grup docelowych, to jest w ogóle dotarcie do tych grup tak naprawdę. Tak? Po prostu te grupy, o których pan Grzegorz mówi, no nie usiądą przed klasycznym telewizorem już dzisiaj, tak? Bo to o to chodzi. Dokładnie znaczy, tak, no. Jakby to nie jest tutaj jakby zasługą tych instytucji, które to, znaczy no jest oczywiście zawsze, bo jakby nie zdigitalizowały, to by nie było tego dostępu, tak? Ale to jest no, prosty rozwój technologii i upowszechnienie pewnego rodzaju narzędzi, które pozwalają to robić. I tamte grupy one już nie znają, tak? No taki telewizor, no to kojarzą z tym, że no właśnie tak wisi na ścianie, bo coś. Jeszcze chciałbym o jednej motywacji do korzystania z repozytoriów cyfrowych powiedzieć. Jak patrzę na panią redaktor, a za panią redaktor widzę telewizor duży. I na tym telewizorze widzę bardzo, bardzo piękne zdjęcia z archiwum tutaj pani dyrektor, które są po prostu pięknymi zdjęciami. Dokładnie. Widzę tu zdjęcia chyba z archiwum Kukuczki prawdopodobnie też. Prawdopodobnie tam się pojawiają. Zresztą to są fascynujące rzeczy. Jak na przykład ja nie widziałem połowy tych zdjęć, tak się przeglądam cały czas uważnie, pozarzył się panią redaktor i to jest po prostu fajna rzecz, piękna tak naprawdę. No.
Ale to ja rozumiem, że pan w ten sposób nawiązuje do pani Kasi i bardzo mnie to cieszy, bo ja mam takie wrażenie, że jak archiwa cyfrowe w tym kontekście społecznym, archiwa społeczne w tej wersji scyfryzowanej będą się jeszcze rozwijać i jeszcze rozwijać, a moda jest, no to za chwilę to państwo będą konkurencją dla tych instytucjonalnych czy państwowych, bo tam będą takie materiały, których nikt wcześniej nikomu nie pokazywał i których nikt nigdy nie publikował. To jest chyba ogromna moc archiwów społecznych. Mi się wydaje, że konkurencją to nie, bo po pierwsze to skala jest zupełnie inna, zupełnie inny w ogóle jest charakter tej działalności. Jak sobie pomyślimy, że na portalu Zbiory Społeczne jest 200 archiwów, ale 100 tysięcy zbiorów, prawda? Bardzo dużo podmiotów, które mają małe zbiory. Bardzo często unikatowe, właśnie z kolekcji prywatnych, z domów prywatnych. No to jednak jest to inny zasób, ale wydaje mi się, że no współpraca jest konieczna pomiędzy instytucjami, dlatego że no musimy mieć na uwadze trwałość tych zbiorów. No i wiadomo, że instytucje takie jak archiwa państwowe są tutaj tym czynnikiem utrwalającym. Nasza instytucja też jest takim czynnikiem. Będziemy podejmować działania, które tą trwałość obejmują. Ale musimy też no, podejść do tych wszystkich inicjatyw w taki sposób indywidualny. No, model działania Centrum Archiwistyki Społecznej jest taki, że no, ten kontakt jest po prostu bezpośredni z tymi inicjatywami, których jest dużo, ale oni potrzebują takiego bezpośredniego kontaktu, potrzebują mieć takie poczucie, że chociażby narzędzia, które no, my tworzymy dla nich, są budowane we współpracy z nimi, nie w oderwaniu. Więc my już na samym początku też, w zasadzie w ogóle dlatego powstał ten portal Zbiory Społeczne, bo jako to jeszcze miał swój początek Fundacji Środka Karta. Nie myśleliśmy o tym, ale było jedno szkolenie, było drugie szkolenie, 20, gdzie archiwiści społeczni nas pytali, ale czy są takie narzędzia, których moglibyśmy użyć do opisu? No i odpowiadaliśmy, że tak, owszem, wymienialiśmy między innymi tutaj biblioteki cyfrowe, czy system Zosia, który jest Szukaj w archiwach podpięty, ale potem się okazywało, że te ci archiwiści społeczni niekoniecznie z nich korzystają, a my mieliśmy takie poczucie kilkadziesiąt szkoleń, tyle fantastycznych zbiorów, o których ci ludzie opowiadali, no i gdzie są te zbiory, tak? Są w bardzo różnych miejscach, więc dlatego stworzyliśmy otwarty system archiwizacji, a teraz portal, który prezentuje te zbiory, czyli Zbiory Społeczne. Było to bardzo trudne w warunkach fundacji, jak sobie państwo doskonale zdają sprawę, bardzo trudno się tworzy takie systemy, ale mieliśmy takie poczucie, że musimy to zrobić. Więc jakby dalej idziemy tą drogą takiego, już jako instytucja państwowa, takiego bezpośredniego kontaktu i dopasowywania się do archiwistów społecznych i budowania wspólnie tak naprawdę tego portalu. No mówi pani o tym bezpośrednim kontakcie i świetnie, ponieważ bezpośrednim kontaktem są pytania od państwa. Mnóstwo osób nas ogląda online i pytają, pan Krzysztof ma pytanie związane właśnie z Centrum Archiwistyki Społecznej. Dwa nawet pytania. Czy społecznym, to do pani Katarzyno od razu powiem, czy społecznym archiwistą może zostać każda osoba, niekoniecznie związana bądź zrzeszona w organizacjach pozarządowych czy w stowarzyszeniach, fundacjach, czy w ramach założenia i tworzenia archiwum społecznego jest określona paleta tematów, czy też dowolna tematyka oraz jaki okres ma obejmować utworzoną treść w tym zdjęcie? No, to już trzy pytania. Dziękujemy panie Krzysztofie. Czy archiwistą społecznym może zostać każdy? I tak, i nie. Tak, dlatego że właśnie nie ma tych barier formalnych, to nie jest taka działalność, która wymaga szeregu jakichś formalności. Ale nie, dlatego że po pierwsze trzeba mieć taką chęć, pasję, trzeba odkryć temat, który nie jest udokumentowany. I wydaje mi się, że to jest ten początek. Wcale nie myśl, chcę zostać archiwistą społecznym, tylko odkrycie tego zbioru. Na przykład jesteśmy w jakiejś społeczności lokalnej, żyjemy tam i widzimy, że nie ma po prostu udokumentowanego jakiegoś tematu, albo historia miasta, miasteczka jest od innej strony pokazana, od takiej faktograficznej, czy od strony życiorysów najważniejszych postaci, a nie ma tak naprawdę relacji mieszkańców, którzy przeżyli, no nie wiem, chociażby II wojnę światową, nie ma udokumentowanych jakiejś grupy artystycznej, która działała, nie wiem, w latach 80. Więc po pierwsze trzeba odkryć ten temat, po drugie oczywiście wsparcie jest konieczne, bo tutaj mówimy o zbiorach, tak? Więc to nie jest taka działalność animacyjna, chociaż często od tego się zaczyna, że chcemy wyjść do społeczności, ale to jest początek, tak? A później
pozyskujemy te zbiory od osób prywatnych, nawet jeżeli tylko cyfrowe, jeżeli mamy skaner i digitalizujemy, a te zbiory oryginalne są u osób prywatnych, no to jednak mamy tą kopię cyfrową, która być może za kilka lat będzie jedynym egzemplarzem. Więc musimy sobie zdawać sprawę z tej odpowiedzialności i po to też jest Centrum Archiwistyki Społecznej, można się do nas zwrócić i po prostu zapytać, co zrobić, żeby te zbiory utrwalić, żeby je dobrze opisać i żeby je udostępnić. No i też jest pytanie, czy nie można, niekoniecznie fundacja, czy tematyka jest dowolna, paleta tematów jest dowolna i czy jest okres, to ciekawe, jaki okres ma obejmować utworzona treść w tym zdjęcie? Świetne. Bardzo ciekawe tematy do dyskusji. Archiwa społeczne obejmują głównie XX wiek, czasami zahaczają o XIX, no ale to z racji tego, że po prostu te materiały są dostępne. Dostępne, oczywiście. Jest taki katalog zbiorów, które muszą trafić do archiwów państwowych, to są zbiory właśnie proweniencji państwowej, ale generalnie to wydaje mi się, że nie ma granic. Czasami nawet jeżeli my gdzieś na początku sobie te granice jeszcze w Fundacji Ośrodka Karta ustanowiliśmy, wyobrażając sobie takie typowe archiwum, to cały czas nas to zaskakiwało i okazywało się, że tworzą się archiwa, które dotyczą kosmetyków, które no później na przykład niedawno powstało też społeczne archiwum internetu. Więc ta paleta jest ogromna i to nas cały czas zaskakuje, no i to jest piękne w tej dziedzinie. No oczywiście. Chcemy tego ograniczyć. To pytanie jest bardzo podchwytliwe, bo z dotyczące zakresu, bo z perspektywy archiwów państwowych, z perspektywy archiwów prywatnych bardzo rzadko spotykamy się z takim określeniem jak prawa autorskie i domena publiczna. I tutaj już wchodzimy w pewne ramy czasowe, które są też trudne do określenia, bo do domeny publicznej wchodzi to, co zostało utworzone przez osoby, które zmarły 70 lat temu. Stąd jeżeli coś zostało napisane 100 lat temu, ale autor zmarł później, jest cały czas chronione prawem autorskim, więc Panie Krzysztofie, spokojnie. Też nasze szkolenia właśnie z prawa autorskiego i też mówimy o różnych rozwiązaniach, bo jedna rzecz to jest zarchiwizować, druga udostępnić i tutaj są różne... A trzecia mieć prawo do tego, tak? To też, co Państwo bardzo słusznie zwrócili uwagę. Ja tylko powiem, że ponad 120 osób jest z nami online, więc bardzo się Państwu kłaniamy i zachęcamy do tego, żebyście Państwo z nami byli cały czas. Ale teraz pytanie chyba do Pana Grzegorza. Pan Marek pyta o to, czy kronika będzie wyszukiwalna, na przykład przez Google, czy nadal takie jak wspomniane archiwa cyfrowe czy Polona pozostanie poza globalnymi wyszukiwarkami? Takie pytanie. Odpowiedź krótko. Tak, będzie wyszukiwalna. Dziękujemy bardzo Państwu, to już okej. Okay. Ale można rozwinąć. Już wytłumaczę, o co chodzi. Dla Państwa, którzy zajmują się pracą sieci, nie obce jest pojęcie o nazwę SEO. Czyli optymalizacja portali pod kątem wyszukiwarek internetowych. Nie ukrywam, że zajmuję się także zawodowo w drobnej części tym elementem i kronika u fundamentów tego miała poprawę wyszukiwalności także za pomocą innych narzędzi. W ten sposób kronika będzie budowała zasięgi także dla szukaj w archiwach i dla Polony, radykalny sposób, ponieważ będzie budowała tak zwane zewnętrzne linkowanie do portali i do innych też, mam nadzieję, stopniowo, co nie tylko pozwoli na lepsze poprawienie wyszukiwalności tych wszystkich portali w jednej wyszukiwarce, ale także wzmocni ruch na pozostałych repozytoriach. To było jeden z w ogóle założeń w ogóle tego projektu, u podstaw tak naprawdę w tym wszystkim. Będzie oczywiście jakoś modyfikowane, zmieniane, dostosowane, natomiast łatwiej zmienić opis jednego nagłówka kroniki, niż przebudowywać na przykład Polonę w tym kontekście, prawda? To jest oczywiście dużo prostsze w tym momencie. Więc tak, odpowiedź krótka, tak. Bardzo dziękuję. To jeszcze pytanie chyba to będzie do pana dyrektora, do pana Pawła, od pani Katarzyny. Czy nazwy obcojęzyczne, na przykład ksiąg metrykalnych, będą tłumaczone na język polski? Można rozwinąć również to pytanie. Ja tylko grzecznie przekazuję. Będą chyba przez translator tłumaczone. Nie? Ja mogę uzupełnić w tej chwili. Jest w tej chwili pracę troszeczkę inną mają czapka. W Komisji Europejskiej bardzo się mówi dużo o tak zwanej multijęzyczności. Myślę, że to jest właśnie pytanie o pewną jakąś taką wspólność językową. Proszę Państwa, dokładnie wczoraj Komisja Europejska zaprosiła do publicznych testów takiego europejskiego Google Translate troszeczkę, bezpłatnego też dla użytkowników. Właśnie chodzi o to, żeby poprawić nagłówkowość tych tytułów, prawda? Oczywiście to nie będzie tłumaczeń. No, księgi metrykalne to jest troszeczkę, powiem, hardkorowy język jednak powiem. Bardzo sterylny, sakralny język opisu. I nie sądzę, żeby translatory sobie dały z tym radę, przepraszam, powiem wprost.
Natomiast generalnie wszyscy myślimy docelowo o tym, chociaż to jest wyjątkowo trudne zadanie, bo te książki, te księgi, żeby przetłumaczyć, to trzeba naprawdę super... Nie, przepraszam, bo zależy, czego dotyczyło pytanie, no bo sama księga typu, że tytuł księgi, że jest to księga urodzeń, małżeństw, zgonów, z roku takiego, to chyba nawet nie trzeba tłumaczyć. Natomiast jak mówimy o tym, żeby przetłumaczyć zawartość tych ksiąg, czyli poszczególne akta metrykalne, no tak, no to już by była sztuka, aczkolwiek są tworzone takie programy również do odczytywania pisma ręcznego w różnych językach, tak, więc chociażby Transkrybus, tak, więc no, to już się dzieje, no trzeba po prostu z tego korzystać. Natomiast jeżeli pytanie dotyczyło tego, czy na przykład archiwiści będą tłumaczyli te księgi, żeby je wrzucać od razu przetłumaczone, nie będą. Krótka odpowiedź, nie, tutaj, bo proszę bardzo, panie Grzegorzu, nie pan chciał zdanie. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co Dominik wcześniej tak powiedział na końcu. My te potrzebujemy tych danych, i teraz mówię jako informatyk z kolei, nie zajmuję się kulturą cyfrową w tej chwili, zajmuję się wyłącznie informatyką. I teraz tak, z punktu widzenia algorytmu, znowu rzucę go jeszcze z tego słowa, Dominik już powiedział, że te dane stanowią podstawę do wyuczania algorytmu sztucznej inteligencji. W tej chwili w dyrektywie Unii Europejskiej, tak zwana dyrektywa AI budowana w tej chwili w komisji, bardzo dużo mówi się o piaskownicach danych. Czyli piaskownica, takie miejsce, gdzie mogę swobodnie eksperymentować w danych. Kronika w tym maju już wystartuje z takim sandboxem danych dostępu do tych wielu różnych zasobów, które pozwoli na eksperymenty. Tu pan dyrektor jest oczywiście fanem tych rzeczy, zastosowań w tej chwili i też liczymy, że w ten sposób powstaną całkowicie nowe narzędzia. No, mi się wydaje, że na przykład te narzędzia genealogiczne wspierające poszukiwanie to jest po prostu idealne stosowanie dla algorytmów. My tego nie zrobimy, to archiwa państwowe się na tym znają, na przykład w takim kontekście merytorycznym, jak łączyć te dane genealogiczne, prawda? W Bibliotece Narodowej zupełnie inne rzeczy, rekonstrukcje obrazów i tak dalej. Bez tych repozytorów po prostu w życiu nie zrobimy takich algorytmów po prostu. My musimy mieć te dane do nauczania. Krótko. No to właśnie, skoro pan nawiązał do pana dyrektora, panie Pawle, to jakbym pana zapytała o takie, jak pan sobie patrzy na przyszłość swojej pracy, swojej instytucji, organizacji, no tak 2 lata, nie wybiegajmy dalej, 2 lata. To co jest takim tematem kluczowym do zrealizowania? Niespokojnie. Nie było to niczym podszyte, od razu powiem. Zupełnie nie wiem, co państwo pomyśleli, ale no dobrze, 4,5 roku. W takiej bliższej perspektywie przyszłościowej. No. To co jest takim największym wyzwaniem teraz w tej codziennej pracy? W kontekście digitalizacji, Udostępniania, bo tutaj bardzo wiele różnych jakby takich zagadnień z tym związanych. Z jednej strony dostępność, komu, dlaczego, forma, sztuczna inteligencja, do czego wykorzystanie. Tak? To co będzie takim tematem wiodącym dla pana, czy 2 tematami? A mówimy o realnych tematach, czy o tym, co bym sobie marzył? No to zacznijmy od jednego. Dobra, świetne pytanie. Jeden, ktoś miał sobie, czy prognozy, czy marzenia? To znaczy plany, to ja poproszę o realny, a potem o marzenia. Specjalnie prowokuje tak troszkę. Mnie pan, tak, dobrze, prowokuje, dobrze, dlatego, można. Że na przykład marzyłbym sobie taką autentyczną współpracę ponad instytucjonalną, żeby pewne rzeczy naprawdę popchnąć do przodu, bo mimo wszystko wydaje mi się, znaczy bardzo dużo jest robione, tak? I tutaj ta kronika chociażby jest tego doskonałym przykładem, tak? No bo no, trzeba iść w tym kierunku, tak? Żebyśmy mogli identyfikować te różne zbiory z różnych instytucji w jednym miejscu i żeby ten, bo wtedy jest autentyczny dostęp i autentyczne ułatwienie dla tego użytkownika tych zbiorów, tak? Natomiast no, troszkę mimo wszystko wydaje mi się, że jeszcze drepczemy w miejscu, znaczy każdy bardziej skupia się na tej pracy wewnętrznej, czyli na rozwijaniu tych swoich narzędzi, które ma i no i każdy, no to też jest trochę takie naturalne, no uważa, że te swoje są oczywiście najważniejsze, prawda, no, tak, no bo tak. Przecież no jak może być inaczej, no jak może, dlaczego Polona ma być ważniejsza od Szukaj w archiwach, no nie może być, prawda? No nie może być, no w życiu, tak? No więc... Mam ten przywilej, że będę mówił później. A jak wprowadzałam element konkurencji, to panowie mówili, że nie konkurencja. Proszę, to się samo pojawiło. Ale, no? Mówię to również w kontekście takim, że jeżeli mówimy o planach tych realnych, czyli o tym postępie tej digitalizacji, no to jest przedsięwzięcie, ale nie możemy go rozpatrywać w kontekście 2 lat, bo to jest przedsięwzięcie takie, jeżeli tutaj tyle razy padały liczby, no to te 50 parę milionów parę będę mówił, no bo faktycznie to się codziennie zmienia, ta liczba umieszczonych skanów, no to znaczy my lubimy tak zawsze chwalić się tym, pokazywać, no tak, to takie tak. Naturalne też jest, ale jeżeli będziemy szczerzy, tacy do bólu, no to i porównamy sobie to z zasobami już w tym
momencie zgromadzonymi w archiwach, czyli 368 kilometrów akt, no to łatwo sobie to, no, znaczy nie łatwo, bo tam mówimy o ilości skanów, czyli to się nie równa tej liczbie, której podałem z drugiej strony, tak? No ale generalnie możemy powiedzieć, że to jest w okolicach 1%, jednego. Tak? No to, to co możemy w planach na dwa lata założyć, że będzie 2% czy 0,5% pół, więcej? To raczej pół chyba no. więcej, no właśnie. Mhm. Tak, więc no tutaj jest, a to są gigantyczne nakłady, mhm. tak, bo naprawdę nam się łatwo i przyjemnie rozmawia o tym, no super, pokazujemy, są już jakieś zdjęcia, tak, wszystkie portale korzystają w większości z tych naszych zdjęć faktycznych, które są dostępne online, artykuły, filmy dokumentalne, wszystko inne jest w oparciu w zasadzie o to, co jest, no ale to jest ciągle 1%, tak? No to jest ciągle 1%, albo nawet mniej, no w okolicach. No więc coś jest, ale nawet w kontekście zabezpieczenia tego, od czego zaczęliśmy, tak, w kontekście dostępu, no to jak sobie to przełożymy w ten sposób, to się okazuje, że ani nie zabezpieczyliśmy jeszcze nic, ani nic jeszcze nie udostępniliśmy, tak? Jeżeli tak podejdziemy do tego czysto matematycznie, tak? To znaczy, że i tak ci tacy, powiedzmy, no bardziej poważni badacze, którzy faktycznie potrzebują dotrzeć do jakichś konkretnych informacji, bo robią jakąś pracę badawczą, muszą przyjść do archiwum, no bo online mają niecały procent tego, co mogą znaleźć w całym zasobie. Z Poloną jest pewnie sytuacja troszkę inna, no bo tam są inne zbiory publikowane, tak? No więc... Ale sytuacja, to jest większy procent na ale pewno, sytuacja tak, medialna instytucja jest zupełnie podobna. Ile ale Fina ma zdigitalizowane? 5%? Góra. Kto ma ile zdigitalizowane? Fina. Czyli Filmoteka Narodowa. No tak, tak. Mm-hmm. No. To są wszystko naprawdę, no jest, znaczy jesteśmy promil, na, tak? na promil, jesteśmy na początku tej drogi, tak? I teraz jak popatrzymy sobie na koszty tej digitalizacji, które już ponosimy, a potem na koszty utrzymania repozytoriów, mm-hmm. tak? No to naprawdę no, trzeba bardzo szybko organizować się i zaczynać podejmować wspólne działania, bo inaczej te środki publiczne, które na to idą, no, będą w dużej mierze niestety marnotrawione. No, to też jesteśmy dobrzy w tym, ale chyba nie o to też naprawdę chodzi. Naprawdę jesteśmy to... ja powiedziałam. Zgadzam się z panem dyrektorem, bo państwo tego nie widzą, korzystając z Szukaj w archiwach, czy korzystając z Polony, nie widzą państwo zatem postępowań przetargowych, dostaw sprzętu, wymiany sprzętu wraz ze starzeniem się to technologii. Dobrze, nie widzimy. To naprawdę i to są rzeczy, którymi tutaj nie powinniśmy zanudzać, ale... Ale dobrze o nich mieć taką świadomość, tak. Ale poczekaj, zatrzymałam się przy 1% czy 5%. No to o czym my tu mówimy, że państwo mają tworzyć jeden portal? To wiadomo, że każdy chce jakby w tym swoim ogródeczku najpierw tam sobie szeroką ręką, ale zasadzić, panie Grzegorzu, nie? To może ja troszeczkę się wtrącę, przepraszam, ale Kronika powstawała troszeczkę w innej koncepcji też. Troszeczkę, bo Kronika... Ten portal Kroniki, który gdzieś tam przeskakiwał tu za plecami i tak dalej, to jest na mnie najmniej ważna rzecz tak naprawdę. On jest fajną wyszukiwarką, fajne zasoby i tak dalej. No co jest w Kronice w tej chwili? Kronika jest drugim backupem dla Biblioteki Narodowej. Jest pierwszym backupem dla archiwum cyfrowego. Mam nadzieję, że zaraz będzie jakiś backupem kolejnym dla... Jest pierwszym backupem dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Stopniowo będą podłączane inne zasoby. To jest po prostu... To jest główna rola Kroniki. Czyli my po prostu budujemy węzeł zabezpieczający te zasoby. Tak naprawdę. Portal jest tylko wyłącznie takie narzędzie dla użytkowników, żeby było widać, co się dzieje w tej Kronice, tak? On jest fajny, sympatyczny, gov.pl i tak dalej, budujące SEO, zasięgi, poprawiające wyszukiwanie. Natomiast my budujemy tą przestrzeń. Ile jest zakończonych w Polsce projektów digitalizacji? Na przykład Archidiecezja Wrocławska zakończyła jakiś rok temu projekt digitalizacji ksiąg starowiecznych starodruków z kolekcji tej biblioteki, tej Archidiecezji Wrocławskiej. Ten zasób leży w tej chwili trochę taki porzucony na zasobach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. To jest Kronika jest właśnie narzędzie dla takich zasobów. Zostały gdzieś, kto to ma utrzymywać te dane, prawda? Została zrobiona gigantyczna praca. Tutaj panowie dyrektorzy doskonale wiedzą, ile to kosztuje, takie rzeczy. I tutaj właśnie po to powstała Kronika, żeby zabezpieczać i utrzymywać te rzeczy. Nie tylko po to, żeby marnotrawić te środki publiczne, tylko żeby one trafiały do konkretnego miejsca. Wirtualne muzeum. My bardzo prosimy, żeby nie marnotrawić. Wirtualne muzeum Małopolski. 16 muzeów zdigitalizowanych na serwerze Wrota Małopolski leżące. Odłogi, 490 terabajtów treści. Czy to jest też tak, pani Kasiu, że to rzeczywiście, bo tak pan Grzegorz spojrzał na panią, żeby też zaprosić, prawda? Tutaj
zbiory społeczne, no na ile właśnie swój ogródek i to jest taka potrzeba posiadania swoich narzędzi, no szczególnie w kontekście archiwistów społecznych, gdzie to jest tak bardzo zróżnicowana grupa, na ile można próbować tę grupę uwspólnić metodę działania, ale w tym kontekście, o którym powiedział pan Grzegorz, jako pewne zabezpieczenie, jako backup, nie jako taki parasol, który zabiera jak mówią, tą niezależność, tylko jako takie wsparcie na wypadek wydarzenia niespodziewanego. No tak właśnie, myślę, że w ten sposób trzeba o tym myśleć, bo no tak jak powiedziałam, nie chcemy tego żywiołu społecznego ograniczać i zmuszać do korzystania tylko i wyłącznie z naszych państwowych ustandaryzowanych narzędzi. Z drugiej strony to, czego brakuje no, w polskim systemie grantowym, to, czego brakuje stowarzyszeniom, fundacjom, które zdobywają pieniądze na swoje działania, no to jest właśnie takie pieniądze na długotrwałe działania i też wiedza, no bo wiedza, narzędzia, które pozwalają te zbiory zabezpieczyć, bo no, myślę, że organizacje tworząc jakąś swoją, nie wiem, wirtualną wystawę, przy okazji digitalizując zbiory, no to spotykają się z fantastycznymi reakcjami, ale po jakimś czasie, bo też pewnie nie od razu, uświadamiają sobie, no nie mamy pieniędzy na utrzymanie tej strony, a mieliśmy ją na przykład na WordPressie i po 2 latach nie jesteśmy w stanie tych danych odzyskać. Tak jak powiedziałam, tej autorskiej pracy, tego przepytywania społeczności już no więcej właśnie. Nie przepytam. A gdzie są strony flashowe sprzed 10-12 lat, które całkowicie zniknęły, bo nie są wspierane? Więc myślę, że państwo na zasadzie takiej pomocniczości po prostu powinno zapewnić rzeczywiście tą infrastrukturę i zachęcać organizacje, które na pewno z chęcią będą z tego korzystały. To tutaj ja się odezwę ze względu na to, że biorę udział w różnych pracach związanych z grantami różnych instytucji, organów rządowych w Polsce w zakresie digitalizacji i na szczęście w ostatnich latach został poczyniony bardzo dobry krok. Ten bardzo dobry krok to jest wpisanie do regulaminów projektów grantowych, tych największych w Polsce, obowiązku przekazania kopii cyfrowej do, w przypadku grantów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach kultury cyfrowej, do centrów kompetencji w zależności od tego, co jest digitalizowane przez właśnie fundacje czy jakieś NGOsy. Natomiast w przypadku projektów naukowych realizowanych przez podmioty w ramach grantów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, teraz Ministra Edukacji i Nauki, gdzie efektem są publikacje pisemne w rozumieniu książki, czasopisma, czy nawet dokumenty Born Digital, przekazanie tego do Biblioteki Narodowej. I my te zbiory gdzieś w tych centrach kompetencji mamy, my je robimy ten drugi backup, nie mamy praw, żeby udostępniać te zbiory, to jest inna kwestia, ale przechowujemy je na wypadek utraty danych przez te instytucje. No i w ramach kroniki dajemy im jeszcze kolejne zabezpieczenie teraz. To ja mam jeszcze jedno pytanie związane z tym, o czym pan dyrektor mówił, pan Paweł, przed chwilą, że ten 1% i tematu naszej dyskusji, co, dla kogo, dlaczego, co? Co jest takim, czego brakuje w tej formie zdigitalizowanej, a nad czym państwo pracują, żeby się jak najszybciej znalazło w tej formie, raz zdigitalizowanej, dwa dostępnej jak najszerzej? Nie rozumiem pytania, przepraszam. To znaczy, no czego jeszcze, co jeszcze jest, jakie jeszcze zbiory? To ja chyba zrozumiałem pytanie. To może powiem. Przepraszam. Bo to się wpisuje w poprzednie pytanie, czyli tą perspektywę 2 lat. Ja myślę, że bardzo dużym wyzwaniem, które stoi przed wszystkimi instytucjami dużymi, które udostępniają zbiory zdigitalizowane, to jest zmiana formy udostępniania z wersji desktopowej na wersję mobilną. I to jest coś, co ja mogę powiedzieć, że akurat w planie biblioteki mamy to i pod koniec roku będzie Polona mobilna, ale to jest coś, co jest dużym wyzwaniem, bo stworzenie małego, sprawnie działającego oprogramowania, które będzie funkcjonowało czy na iOSie, czy na Androidzie i będzie miało podpięte z tyłu te 50 milionów czy 150 milionów skanów, to jest jednak wyzwanie. Troszeczkę, i to jest to, nad czym powinniśmy się zastanowić. Drugie pole wykorzystania to jest przeniesienie pewnej kultury pracy z formy papierowej na formę cyfrową. Za
dwa miesiące niecałe upublicznimy nowy portal w ramach Polony, Polony dla naukowców, czyli narzędzie do prowadzenia grantów, głównie z zakresu humanistyki, takich... Wyspecjalizowane bardziej. Narzędzie, w którym będzie można napisać swoją książkę naukową, korzystając z tego, co jest w zbiorach zdigitalizowanych, nie wychodząc z tego portalu. Łącznie z tym, że zostanie z niego wprost wysłana do cyfrowego magazynu Biblioteki Narodowej. I trzecia rzecz, od której gdzieś tutaj już mówiliśmy, czyli praca nad rozwiązaniami z zakresu jeszcze nie aż tak szerokiego, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ale przede wszystkim rozwój semantyki i ontologii i wykorzystanie, znaczy stworzenie stałych baz danych, do których można linkować inne treści. To znaczy chodzi o to, żeby były stałe odnośniki, które będą w sieci takimi kotwicami, które będą wyznaczały, że to jest to hasło, którego szukamy, tak, tak. I podpinać do nich w ramach tej ujednoliconej, ujednoliconego nazewnictwa, tej wspólnej, tego wspólnego standardu metadanych, opisy metadanych z różnych instytucji, bo my nie potrzebujemy tak naprawdę do analizy i do udostępniania w sieci obiektów, które są obiektami zdigitalizowanymi, my potrzebujemy opisów i linkowania do tych obiektów. Jeżeli stworzymy, tak jak w ramach kroniki, miejsce, gdzie te opisy będą się ładnie komponowały i będziemy mogli płynnie przez nie przechodzić, to wystarczy, że będzie następne kliknięcie, link, który nas przekieruje do portalu, który udostępnia te treści. Chodzi o to, żeby tworzyć duże grupowe punkty dostępowe do treści. Takie siatki dostępowe. Drodzy Państwo, ja będę pracowała nad tym, żeby moje pytania były zrozumiałe zawsze, ale też Państwa zachęcam do wzięcia udziału w tej dyskusji. Gdyby ktoś z Państwa obecnych na sali miał ochotę się czymś podzielić albo zapytać, to przecież to jest też dobry czas na to. Ja podglądałam pytania od Państwa, którzy nas oglądają online, ale przecież spore grono z nami tutaj w Centralnym Domu Technologii. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? To zachęcam. Można pomachać, my tak ze sceny słabo widzimy, ale będziemy się starać wypatrywać. Mamy mikrofon do dyspozycji, więc prosimy się tak za bardzo nie wstydzić. I jest pierwsza ręka podniesiona, po drugiej tu po lewej stronie. Poproszę jeszcze raz tę rękę, chyba że pani się przeciągała tylko. To jest zawsze ten kłopot, że nie wiadomo. Dzień dobry. Dzień dobry, Ewelina Bartosik, Polskie Centrum Kultury. Ja chciałam zadać takie pytanie, ponieważ dawno temu akurat NIMOS, czyli Narodowy Instytut Muzealnictwa i Archiwizacji Zbiorów, miał takie fantastyczne granty na digitalizację małych archiwów, małych kolekcji. I chciałam zapytać, czy właśnie ze względu na to, że powstał taki fantastyczny portal jak Zbiory Społeczne, czy mają Państwo w planach może rozwój takich grantów dla małych instytucji, bibliotek, stowarzyszeń, fundacji, które po prostu mogą się zwrócić po większy grant i zdigitalizować bardzo cenne zbiory. To takie moje pytanie. Może już jest takie rozwiązanie, ja po prostu nie wyłapałam go. Bardzo dziękuję za pytanie. Czy kto z Państwa odpowie? No jest taki program Kultura Cyfrowa, który pozwala na digitalizację zbiorów różnych bardzo organizacji. I bibliotek, i organizacji właśnie takich samorządowych, i fundacji, i stowarzyszeń. Też muszę powiedzieć, że jako Centrum Archiwistyki Społecznej widzimy tą potrzebę, żebyśmy też taki grant zorganizowali, bardziej dedykowany właśnie dla archiwów społecznych, który dotyczy nie tylko digitalizacji i udostępniania, bo no ciągle, przyznam, z takim właśnie pytaniem też się stykamy, więc no będziemy na pewno na ten temat myśleć. W Ministerstwie Kultury, Kultura Cyfrowa, w Ministerstwie Edukacji i Nauki i Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Tam też takie instytucje mogą wnioskować o granty. A jeszcze uzupełnię, jeszcze jest jedno źródło dotacyjne, takie mało znane troszeczkę, konkurs Petruty z jutra Muzeum Historii Polski, który też w drobnych elementach pozwala na digitalizację lokalnych zasobów. A już nie mówiąc o programie przygotowania archiwalnego archiwów państwowych, który pozwala przygotować archiwa też do digitalizacji tutaj. Jest ukłony dla pana dyrektora. Czy chce pan coś dodać, panie dyrektorze? Dziękuję. Bardzo dziękuję za pytanie. Czy ktoś z Państwa, to już pierwsze mamy za sobą, nie było to przeciąganie się, więc zachęcam do kolejnego. Swoją drogą, bardzo fajnie, że jest pytanie o granty. Zazwyczaj z tymi pieniędzmi to jest tak, że nie wiadomo, a tutaj proszę, jest konkretna odpowiedź. To nie ma takiego marnotrawienia wcale tych środków państwowych. Nie zauważyłam, o którym panowie mówili. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę o coś zapytać?
To jeszcze będzie czas, bo jeżeli się Państwo namyślą, to jeszcze zostawimy moment. Grantowe rzeczy. Tutaj chyba wszyscy znamy Portal Patronite, prawda? Tutaj w tym sensie. Ja przynajmniej z 5 czy 6 takich projektów tam widziałem. To prawda. Czy na Patronite? No tak, to się coraz częściej zdarza. I to nie ukrywam, że w ramach moich zajęć na historii sztuki, jak prowadzę z moimi zajęciami, studentami zajęcia z Patronite i z inżynierami z tego portalu. I to jest, proszę Państwa, coraz bardziej poważne źródło finansowania. Finansowanie społecznościowe dla takich rzeczy naprawdę ma sens. Ja jeszcze zachęcam do myślenia troszeczkę z szerszej perspektywy, nie tylko z perspektywy swojej organizacji, ale czasem tak jest, że organizacja nie startuje w konkursie grantowym, bo uważa, że jest za słaba, ale jeżeli zbiorą się dwie, trzy organizacje i zrealizują wspólny pomysł, jest dużo większa szansa, że takie środki otrzymają. W Bibliotece Narodowej kolejny projekt, który realizujemy wspólnie z Biblioteką Jagiellońską. Jeżeli chodzi o projekt digitalizacyjny, super, bardzo duży, gdzie w pierwszym konkursie w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizowaliśmy największy projekt digitalizacyjny w Polsce i chyba w Europie, bo tam zdigitalizowaliśmy ponad 1 000 000 obiektów razem z Biblioteką Jagiellońską. Także trzeba myśleć troszeczkę szerzej, bardziej pod kątem konkursów, nie tylko własnej instytucji. Tak, a jeszcze jest jeden program, który chciałem zwrócić uwagę. Jak już ktoś naprawdę się czuje mocny w funduszach i tak dalej, to w tej chwili są uruchomione, już tej chwili są uruchomione fundusze tak zwanego programu inicjatywy wspólnotowej Digital Europe, czyli programu Komisji Europejskiej, gdzie dosyć sporo rzeczy jest też wytwarzaniem kontentu i wytwarzaniem algorytmów między innymi. To jest źródło finansowania, które wymusza różnorodne partnerstwo. Tam bez 16-30 partnerów nie ma co startować w tej chwili, ale tam naprawdę można zrobić kupę fajnych rzeczy w ramach tych funduszy. To jeszcze dwa pytania od Państwa, którzy nas oglądają. Tutaj widzę chyba niepodpisane. Czy zabezpieczenie, do tego wątku, który był poruszony, czy zabezpieczenie przez Polonę Kronikę kopii danych jest tylko dla grantobiorców w związku z warunkami umów? Czy organizacje pozarządowe nie będące jednostkami naukowymi będą miały także takie możliwości? I w jednym i w drugim przypadku tak. I w jednym i w drugim przypadku tak. To znaczy, jeżeli instytucja zwraca się do Biblioteki Narodowej z pytaniem, czy może udostępniać swoje zbiory w Polonie i my informujemy, tak, jeżeli spełnicie standardy, które określamy, możecie, to może tam wejść dowolny podmiot. My te zbiory przekażemy też do Kroniki. W przypadku Kroniki już po uruchomieniu, ale to może Grzegorz powie. W przypadku Kroniki myśmy w ogóle przewidywali to, że z Kroniki mogą nawet osoby indywidualne skorzystać. Myśmy zdefiniowali typ kolekcjonera prywatnego, my to nazywamy cudzysłowie w ten sposób, dla uzwodnictwa. Jeżeli ten kolekcjoner prywatny spełni minimum danych, które my potrzebujemy, czyli te 12 podstawowych metadanych, będzie miał prawa do tego, będzie mógł za naszą akceptacją umieścić dane zbiory w Kronice. Czyli praktycznie na przykład migracja, potencjalny backup na przykład tego nowego portalu w Kronice, to my oczywiście ten portal widzieliśmy wcześniej, już widzieliśmy, śledziliśmy działalność karty i tak dalej. I my się chętnie zmieścimy jako backup dla portalu na przykład w przyszłości, prawda? I to jest nasze, oczywiście zapraszamy w każdym momencie. Natomiast jeżeli na przykład kolekcjonerzy prywatni, którzy mają zasoby, do których mają jakiekolwiek prawa, przypominam, to jest ten wątek niestojący praw po prostu. Ja, kluczowy, absolutnie. Jeżeli to będzie spełniony, naprawdę, proszę Państwa, specjalny panel w Kronice umożliwi import danych. Przecież to nie ma być jakieś repozytorium śmieciowe typu chomiku i pelce i tak dalej, tego typu rzeczy, tylko ma być faktyczny zestaw kolekcji i będziemy weryfikować takie rzeczy od razu na starcie. Czekamy na połowę maja 2022. Panie Dominiku, jeszcze słowo, bo kolejne pytanie. Bo jednak padło to, minimum metadanych musi być. Tak, tak. Pewne standardy. Znaczy generalnie powiedzmy tak. No nie. Ale znaczy to nie jest oczywiste. Ja specjalnie tutaj znowuż troszkę pewnie, żeby podgrzać atmosferę, bo na przykład w archiwach mamy do czynienia z takim szerokim ruchem genealogów, którzy na potęgę fotografują te akta, tak? No tylko. Tylko co z tego, no właśnie, one mogą być potem udostępniane na tych portalach genealogicznych. My się potem spotykamy z zarzutem, że no dlaczego tego nie ma u nas? No dlatego, że my nie możemy tego wykorzystać, bo to nie spełnia żadnych standardów. Znaczy nie mamy jak tego wrzucić i przechowywać w repozytorium cyfrowym, żeby to udostępniać w sposób właściwy. Do tego nie ma dobrych metadanych. I do tego nie ma... To ja taki powiem przykład. Dobrych czy żadnych czasami, tak? I to jest kłopot, bo naprawdę masa pracy wykonana, tak? Kupę zdjęć zrobionych. I nic. I nic, tak? I to jedna rzecz. I druga rzecz taka, też bardzo popularna wśród pewnej grupy osób. Na przykład ci, co wyjeżdżają
no głównie na wschód powiedzmy, tak? I tam te archiwa fotografują, tak? I też przywożą dyski, telefony, no różne rzeczy załadowane tym. No szkoda, bo to jest nie do wykorzystania. No. Więc to jednak trzeba wiedzieć, co robię, żeby to potem mogło być właściwie wykorzystane. Pani Kasiu, to będę pani od pani Eweliny. A propos archiwów społecznych, no, które przecież są też taką, czy właściwie myślę, że archiwizowanie w tej formie cyfrowej, to też jest pewna nauka, tak, dla archiwistów społecznych, jakie kryteria to powinno spełniać. Pani Ewelina pyta o to, czy nowo utworzony portal będzie miał charakter bazy danych, która także archiwizuje zasoby archiwów społecznych? Pytam przede wszystkim o nagrania relacji ze świadkami historii. Czy one się będą znajdowały na zbiorespołeczne.pl, czy będą tylko informacje o nagraniach i być może udostępnione fragmenty? Powstaje bardzo dużo inicjatyw społecznych, które nagrywają relacje ze świadkami, a nie mają tego, gdzie przechowywać. Tak, to jest duży problem i to rozproszenie nagrań historii mówionej jest ogromne. A co więcej, ten ruch się bardzo w Polsce rozwija, jest bardzo popularny i to jest świetne oczywiście, ale rzeczywiście jest problem, bo w ogóle ciężko się opisuje te nagrania. To jest taki materiał, który wymaga dużego pochylenia się. Druga rzecz, że często jest to materiał, który zawiera takie treści wrażliwe, więc kwestia udostępniania to jest kolejny problem. Ale jak najbardziej portal Zbiory Społeczne jest dostosowany do przechowywania też nagrań. O szczegóły można się oczywiście do nas zwrócić, bo może to nie jest takie miejsce, żeby mówić o takich technikaliach, ale my bardzo mocno współpracujemy z inicjatywami, które polegają na nagrywaniu relacji, które się dzieją dookoła historii mówionej. I dlatego jednymi z naszych pierwszych zmian były właśnie takie zmiany w kierunku tego, żeby te nagrania też w dobry sposób zaprezentować, żeby można było odtwarzać dźwięk, żeby były transkrypcje, ale tu szerzej myślę, że powiemy już na samej prezentacji zbiorów społecznych o tych funkcjonalnościach. Po godzinie 18. Drodzy Państwo, ja mam takie poczucie, że podczas tej dyskusji to Państwo tak zasiali w nas po prostu całe pole takich ziarenek tematycznych związanych z dziedzictwem online. Z jednej strony prawa, z drugiej strony metadane, z trzeciej strony standardy, z czwartej problem przechowywania, udostępniania. To na podsumowanie, panie dyrektorze, a gdyby nie było dziedzictwa online, wyobraża pan sobie świat bez dziedzictwa online? Jaki to by był, gdzie to był, co to za świat? Ja już chyba na tyle długo żyję, że nawet go pamiętam jeszcze. Więc no to... rozumiem pytanie teraz. Oczywiście, no pewnie już coraz mniej jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ten świat bez tego dziedzictwa online. Natomiast tutaj jest jedno zastrzeżenie, pamiętajmy o tym, bo czasami spotykamy się z różnymi postawami, że dziedzictwo online tak, udostępniamy, popularyzujemy, pokazujemy, ale ono też i zabezpieczamy, cały czas podkreślam, zabezpieczamy, bo to jest też jakby, nie wiem, czy nie najważniejszy tak naprawdę aspekt tej działalności, natomiast ono nam nigdy też, miejmy nadzieję, że nigdy nie zastąpi tych oryginałów, tak, czyli to, że digitalizujemy, to jednocześnie druga część tego, czym się zajmujemy, to jest zachowanie tego oryginału analogowego, tak? To jest jakby poza dyskusją, bo pojawiają się różne pomysły i różne głosy przy okazji szeroko pojętej digitalizacji pod tytułem, no to zdigitalizujcie, a tamto wyrzućcie, będzie prościej, taniej i jeden kłopot będziemy mieli z głowy. Nie będziemy go mieli z głowy, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Dobrze, jasno to zostało powiedziane, a pani Agnieszka napisała, drodzy Państwo, że to była inspirująca i ciekawa dyskusja, więc bardzo pani Agnieszce za ten komentarz dziękujemy, ale jeszcze tę kropkę nad i rozszerzamy o komentarze pozostałych gości. Ja sobie wyobrażam, że w kontekście właśnie takiego dziedzictwa, jakim są książki, druki, nuty, to wartość dodana tej formy online jest w ogóle, tutaj trudno sobie wyobrazić inną ścieżkę. Wydaje mi się, że wejście tych zbiorów szeroko do internetu sprawiło, że zwiększyły się możliwości społeczne, przede wszystkim w dostępie do nich, możliwości społeczne, na które my, mieszkańcy Warszawy, nie zwracamy w ogóle uwagi, ale jak? Bo
mogę pójść do kina, mogę pójść do biblioteki, wszystko mam pod ręką, ale jeżeli mieszkam gdzieś w jakiejś małej wiosce na ścianie wschodniej, albo odkryłem właśnie, że moja rodzina tak naprawdę pochodzi z Polski, a mieszkam w Australii i chciałbym się czegoś dowiedzieć, to nie mam innych narzędzi niż narzędzia online'owe. Albo jest pandemia i nie mogę wyjść z domu. No przecież ten ostatni czas to w ogóle jakiś absolutny rozkwit To ja odsyłam do widok.gov.pl, na którym widać, jak wpłynęła pandemia na korzystanie ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Wszystkie statystyki? Tak. To znaczy my wtedy trzymaliśmy kciuki za to, żeby nie oprogramowanie, ale żeby ten cały sprzęt, który stoi, na którym stoi oprogramowanie, żeby wytrzymał. Ale to jest jesteśmy w momencie kolejnej, może nie rewolucji, ale ewolucji, jeżeli chodzi o dostęp do danych i ja to widzę ze swojego przykładu. Ja kilka lat temu dla mnie naturalną częścią wyposażenia mieszkania był telewizor. Od kilku lat go nie mam, bo wszystko jest streamowane w internecie. Mhm. Nie trzeba mieć telewizora, żeby móc korzystać z informacji, żeby oglądać kanały informacyjne, żeby oglądać filmy. I już nie pamiętamy o tym, że kiedyś, żeby do kogoś zadzwonić, to trzeba było mieć to szczęście, żeby ta osoba była w domu i odebrała. I to są rzeczy, o których zupełnie zapominamy, bo one są takie proste i naturalne i są częścią naszego codziennego życia. Także my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy w najbliższych latach, bo to trochę tak jak z ziębami na Galapagos, które odkrył Darwin, te dzioby inaczej im nie wyrosły w rok. To było takie stopniowe przyzwyczajenie do tego, że ten pokarm trzeba zdobywać inaczej i one się stopniowo do tego przyzwyczaiły. To nie była rewolucja, to była ewolucja i tutaj mamy też taką kroczącą ewolucję. Tutaj jeszcze muszę pana przez chwilę pomęczyć. Swoją drogą, nie wiem, mogło się państwo przyznać, ile osób sobie już sprawdziło widok.gov.pl, bo pan dyrektor tak zachęca do tego, żeby tam sprawdzać widok.gov.pl, że to bez tej reklamy, ja w ogóle nie da się można uciec z tej reklamy. Można porównać, ile osób korzysta z Polony i ile osób zagląda, żeby sprawdzić swoje punkty karne. Na przykład. Tak. Umie pan w reklamy, panie dyrektorze. Pan Bartłomiej ma do pana pytanie, bo tu padło takie hasło Google dla kultury i to z pańskich ust. Bartłomiej napisał, pan Bartłomiej, było już Google dla kultury, a co z Xanadu dla kultury? Czy system pozwalający tworzyć swobodne, skojarzeniowe połączenia pomiędzy zbiorami różnych instytucji jest możliwy? Bardzo proszę w takim razie, panie Grzegorzu. Może jednak ja odpowiem. Znaczy generalnie coś takiego. To, co już obydwoje państwo dyrektorzy mówili, semantyka i ontologia, to jest kojarzeniowe porównywanie kultury. Bardzo łatwo przejść z tego Barei do Matejki, poszukać te kroki pośrednie za pomocą kroków ontologicznych i po to powstawała między innymi kronika przede wszystkim. Właśnie, żeby te wszystkie skojarzenia łatwo odnajdywać. Jak napiszemy Pokłącze Króli, łatwo dojdziemy jednocześnie i do Matejki, który namalował taki obraz, i Rubensa jednocześnie, który namalował taki obraz. Czyli to są te skojarzenia, to się nazywa skojarzenia semantyczne, prawda? Czyli ta rozbudowana semantyka i tego typu wyszukiwania, to jest w ogóle kolejny właśnie rdzeń, na którym bazowaliśmy, budując ten projekt. A ja bym chciała, żebyśmy potem od tego Rubensa, który namalował obraz, doszli do malarzy na przykład lokalnych, którzy otworzyli swoje miejsce, nie wiem, wymiany doświadczeń i archiwizują. Ale mają archiwum już społeczne. Mamy takie narzędzia i myślę, że możemy z tego korzystać, bo w Polonii, jeżeli otworzy pani dowolny obiekt i kliknie sobie w taki mały link otoczenie semantyczne, to tamte hasła różne inne się rozwiną i będzie można przeskakiwać dalej. Ale jeżeli myślę, skorzystamy z tego w ramach kroniki, to z Polony będzie można przejść do Szukaj w archiwach, bo ja bym chciała przejść do zbiorów społecznych z tymi malarzami. Ja myślę, że ma pani Kasiu przed sobą przepiękną, czy zbiory społeczne, o których będziemy mówić za chwilę o 18:00 oficjalna inauguracja. To jest taka przyszłość pełna wyzwań, ale takich bardzo jasnych punktów. Będzie się dużo działo. Jestem przekonana, że będzie się dużo działo, bo tak jak mówimy tu o rewolucji cyfrowej czy o ewolucji cyfrowej, że coraz więcej osób korzysta po prostu ze zbiorów dziedzictwa, co jest fantastyczne, to też z naszego punktu widzenia coraz więcej osób po prostu gromadzi te zbiory, udostępnia, po prostu bierze odpowiedzialność za jakiś fragment historii i dzięki temu, że jest łatwy dostęp do narzędzi, że można szybko to udostępnić, to po prostu ta partycypacja społeczna w
w kontekście zbiorów, dziedzictwa jest coraz większa i to jest fantastyczne, bo tym się zajmują nie tylko historycy, archiwiści, ale też czy animatorzy kultury, czy pasjonaci, czy po prostu bibliotekarze tak? gminni, którzy w tym odnaleźli jakiś swój sposób na dotarcie do społeczności. Chociaż no, też muszę przyznać, że mi się wydaje, że te zbiory nadal są za mało wykorzystywane na przykład w edukacji. Nie mówię tylko o zbiorach społecznych, w ogóle o wszystkich zbiorach, źródłach, które są dostępne online, bo no, w edukacji szkolnej no, głównie jest ten podręcznik, taka wiedza podana na tacy, która później, kiedy przyjdzie nam do weryfikowania jej, jak już mamy to źródło, to jest bardzo zaskakujące. W szkole no, ja się z tym nie zetknęłam. Wydaje mi się, że teraz też się tak nie dzieje, że nie ma dużego korzystania ze źródeł. I no, ja na studiach historycznych byłam bardzo zaskoczona, że ta historia jest zupełnie inna, jeśli się czyta źródła, niż to, co jest przedstawione w podręczniku. I takie zaskoczenie jest no, czymś fantastycznym, otwiera umysł. I to, że mamy taki dostęp do tych zbiorów, to no, życzyłabym sobie, żeby... To było takie też podstawowe źródło już dla uczniów, ale nie tylko też w kontekście, żeby lepiej poznali historię, ale też w takim kontekście, że w takiej edukacji medialnej, to znaczy no, uczniowie doskonale znają internet, ale wcale nie umieją weryfikować źródeł. No, to tak samo jest z informacjami tymi historycznymi, że jeżeli oni by korzystali z tych portalów, gdzie są te wiarygodne źródła, nauczyliby się... że jest takie miejsce, gdzie mogą zweryfikować tą wiedzę historyczną. Ja rozumiem, że pani w ten sposób tak podprogowo zapowiedziała kolejną debatę Centrum Archiwistyki Społecznej, korzystanie ze źródeł w edukacji, czy właściwie dziedzictwo online na edukację. To jesteśmy już, mamy to umówione w takim razie. Drodzy państwo, jeszcze słowo, panie Dominiku? Tak, to jest bardzo ważne i to jest bardzo ważna i mamy pierwszego gościa tej debaty. Edukatorów. To jest bardzo ważna rola edukatorów, jeżeli chodzi o archiwa społeczne, bo to, z czym się mierzymy teraz, fala fake newsów, fala informacji, które są powielane bez wskazania źródła. My tego nie uczymy w szkołach, my tego nie uczymy się, bo nie mamy na skąd. Na co dzień, oczywiście, że tak. Tak, więc to jest duża rola archiwów społecznych, nauka dostępu do źródła. Do źródeł. To na przyszłość, a za tę teraźniejszość za dziś bardzo państwu dziękuję. I państwu również, z nami tutaj na sali i którzy byli z nami online. Katarzyna Ziętel, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej. Grzegorz Zajączkowski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dominik Cieszkowski, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej. Dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. Wielkie brawa dla państwa. Ogromne podziękowania za to spotkanie.